Esther i Jerry Hicks. Proś, a będzie ci dane. część pierwsza. To o czym my wiemy, a o czym ty mogłeś zapomnieć, a jest ważne, abyś o tym pamiętał. Fragmenty książki czyta Jarosław Jarkos Kosela. Potęga dobrego samopoczucia w chwili obecnej. Nazywamy się Abraham i mówimy do Was z wymiaru niefizycznego. Musicie zrozumieć, że Wy także pochodzicie z tego samego wymiaru, co i my. Dlatego nie różnimy się zbytnio. Wasz świat fizyczny stanowi projekcję niefizycznego. W rzeczywistości Ty i Twój fizyczny świat jesteście przejawem niefizycznego źródła energii. W wymiarze niefizycznym nie używamy słów, gdyż nie mamy potrzeby mówienia. Nie mamy też języków, przy pomocy których mówimy, ani też uszu, za pomocą których słyszymy. A jednak komunikujemy się ze sobą w sposób doskonały. Nasz niefizyczny język składa się z wibracji, a nasza niefizyczna społeczność opiera się na wspólnej intencji. Abraham jest rodziną istot niefizycznych. W naturalny sposób zgromadziliśmy się, by przypomnieć Wam, którzy jesteście naszym fizycznym przedłużeniem, uniwersalne prawa rządzące światem. Naszą intencją jest udzielenie Wam pomocy w przypomnieniu, że jesteście przedłużeniem źródła energii, że jesteście błogosławionymi, ukochanymi istotami. Przyszliście tutaj do rzeczywistości czasoprzestrzennej, by radośnie tworzyć. Wszystkie istoty fizyczne posiadają swój niefizyczny odpowiednik. Nie ma w tym względzie żadnych wyjątków. Wszystkie istoty, które przejawiają się na planie fizycznym, mają dostęp do szerszej perspektywy, perspektywy niefizycznej. Nie ma w tym względzie żadnych wyjątków. Jednak większość istot fizycznych została zwiedziona przez materialną naturę Ziemi. Pojawił się w Was silny opór, który przerwał Wasz jasny kontakt ze źródłem. Naszym zamiarem jest pomóc tym, którzy o to proszą, w odnowie tego kontaktu. Wszystkie ludzkie istoty mają potencjalnie dostęp do kontaktu z wymiarem niefizycznym. Większość z nich nie jest jednak tego wymiaru świadoma. Jeżeli nawet uświadamiacie sobie możliwość takiego kontaktu, to nawykowe myślenie stanowi przeszkodę na drodze jego realizacji. Jednak w pewnych przypadkach zostaje otwarty kanał komunikacyjny. Wtedy możemy przekazać wibracyjnie nasze rozumienie komuś, kto jest w stanie je odebrać i przetłumaczyć. Taki właśnie proces zachodzi przy pomocy Ester. Przekazujemy naszą wiedzę przy pomocy wibracji w sposób zbliżony do fal radiowych. Natomiast Ester odbiera te wibracje i przekłada je na odpowiednie fizyczne słowa. Nie ma jednak odpowiednich słów, przy pomocy których moglibyśmy przekazać nasze zadowolenie i radość z faktu, że możemy Wam zaoferować w tym miejscu i w tym czasie naszą wiedzę. Jest naszym głębokim pragnieniem, abyście byli zadowoleni z tego, w jakim miejscu życia znajdujecie się. Rozumiemy, że nasze słowa brzmią dziwnie, jeżeli znajdujecie się w miejscu odległym od tego, w którym chcielibyście się znaleźć. Jednak obiecujemy Wam, że jeżeli zrozumiecie moc dobrego samopoczucia w chwili obecnej, uzyskacie klucz, który otworzy Wam dostęp do wszelkich stanów bycia, zdrowia, bogactwa, do tego wszystkiego, czego pragniecie. Ta książka została napisana w tym celu, abyście lepiej zrozumieli samych siebie i ludzi wokół Was. Z pewnością może być to Wam pomocne. Jednak to nie słowa uczą. Prawdziwa wiedza pochodzi z doświadczenia życiowego. W ciągu swego życia gromadzisz doświadczenia oraz wiedzę. Jednak twoje życie nie ogranicza się tylko do tego. W życiu ma zaistnieć poczucie spełnienia, satysfakcji i radości. Twoje życie jest nieustanną ekspresją tego, czym naprawdę jesteś. Słyszysz tylko to, co jesteś gotów usłyszeć. Zwracamy się do Ciebie i komunikujemy z Tobą na wielu poziomach Twojej świadomości. Ty jednak możesz otrzymać tylko to, na co jesteś aktualnie przygotowany. Każda osoba uzyska coś odmiennego z lektury tej książki. Jednak każde kolejne czytanie może wnieść coś nowego. Jest to książka, która może być wielokrotnie czytana przez osoby, które rozumieją jej moc. Jest to książka, która może pomóc fizycznym istotom w zrozumieniu ich relacji z Bogiem oraz z wewnętrzną istotą samych siebie. Jest to książka, która pomoże Ci w zrozumieniu, kim naprawdę jesteś i kim byłeś. Pomoże Ci także zrozumieć, dokąd zmierzasz. I kim możesz się stać? Pomoże ci także w zrozumieniu, że nigdy tego zadania nie będziesz mógł wykonać do końca. Pomoże ci w zrozumieniu Twojej osobistej historii, jak też przyszłości. Najważniejsze jednak, że rozbudzi w Tobie poczucie potęgi teraz, w chwili bieżącej. Książka pozwoli Ci także zrozumieć, jak funkcjonuje Twój system emocjonalnego kierowania. Znajdziesz w niej wiele procesów, które pomogą Ci ponownie nawiązać łączność z niefizyczną częścią ciebie samego. Te procesy pomogą Ci także w spełnianiu Twych pragnień. Kiedy zastosujesz te procesy w praktyce i kiedy Twoja pamięć przebudzi się ku potędze praw uniwersalnych, Powróci Twój naturalny zapał do życia. Dotrzymujemy danej Ci obietnicy. Przypominamy Ci, kim jesteś. Czy wiesz, czego chcesz? Czy wiesz, że jesteś twórcą własnych doświadczeń? Czy czerpiesz satysfakcję z tego, jak kształtują się Twoje pragnienia? Czy odczuwasz świeżość, z jaką pulsuje w tobie nowe pragnienie? Jeżeli należysz do rzadkiej grupy ludzkich istot, które odpowiedzą tak, czerpię satysfakcję z tego, jak kształtują się moje pragnienia. Czuję się wspaniale w tym miejscu, gdzie jeszcze wiele moich pragnień nie spełniło się. To rozumiesz, kim jesteś, jak też rozumiesz sens doświadczeń, które zachodzą w tym fizycznym życiu. Jeżeli jednak, jak większość ludzkich istot, czujesz się nieszczęśliwy z powodu niespełnionych pragnień, jeżeli pragniesz pieniędzy, ale znajdujesz się w nieustannym niedostatku, jeżeli jesteś niezadowolony ze swojej pracy, jeżeli czujesz, że utknąłeś i nie widzisz dróg poprawy tej sytuacji, jeżeli Twoje relacje z ludźmi nie są satysfakcjonujące, czy też wymarzona relacja z wybraną osobą znajduje się ciągle poza Twoim zasięgiem? Jeżeli Twoje samopoczucie oraz wygląd Twojego ciała nie jest taki, jakbyś tego pragnął, to chcemy Ci tu przekazać bardzo ważne i łatwe do zrozumienia informacje. Chcemy przekazać Ci te informacje, ponieważ chcemy Ci dopomóc w znalezieniu drogi osiągnięcia tego wszystkiego, czego pragniesz. Jest to jednak tylko część prawdy. Rozumiemy bowiem, że jeżeli osiągniesz wszystko, co umieściłeś na liście bieżącej, pojawi się nowa lista, jeszcze dłuższa i obejmująca jeszcze bardziej cenne rzeczy. Dlatego ta książka nie została napisana, by wspierać Cię w osiąganiu wszelkich rzeczy, które umieściłeś na swojej liście. Takie przedsięwzięcie byłoby bowiem czymś niemożliwym do realizacji. Napisaliśmy tę książkę, aby ponownie rozbudzić w tobie świadomość twojej siły i prawdziwej tożsamości. Napisaliśmy ją po to, abyś mógł powrócić do miejsca, gdzie odczuwasz optymizm, pozytywne oczekiwania i rosnącą radość. Chcemy ci przypomnieć, że możesz być taki, Jaki chcesz być i robić to, co pragniesz i posiadać to, czego pragniesz. Napisaliśmy tę książkę, ponieważ Tobie to obiecaliśmy. Teraz trzymasz ją w swoich rękach. Możesz także spełnić złożoną obietnicę. Powiedziałeś, będę żył radośnie. Powiedziałeś, Wchodzę w rzeczywistość czasoprzestrzenną pomiędzy inne istoty. Przyjmuję tożsamość, która posiada jasną i specyficzną perspektywę. Będę się uczył postrzegania siebie z tego punktu widzenia. Będę się cieszył, gdy inni będą mnie postrzegać w ten sposób. Powiedziałeś: Będę obserwował to, co mnie otacza. Moja reakcja na to, co zaobserwowałem, pociągnie za sobą osobisty wybór. Chcę się narodzić. Powiedziałeś: Będę znał wartość moich wyborów i wartość mojej perspektywy. Potem powiedziałeś a jest to kwestia najbardziej istotna zawsze będę odczuwał moc i wartość osobistej perspektywy. Niefizyczna energia, która stwarza światy będzie wyrażać się w moich decyzjach intencjach jak też w każdej myśli pod wpływem tej energii będę tworzył wiesz o tym że przed twymi fizycznymi narodzinami byłeś zjednoczony ze źródłem energii obecnie energia źródła przejawia się w formie twego fizycznego ciała Jesteś tego świadom, że jako osoba fizyczna nigdy nie jesteś oddzielony od źródła, z którego pochodzisz. Powiedziałeś: Z miłością wlałem się w to fizyczne ciało. Wszedłem w rzeczywistość czasoprzestrzeni. W tym środowisku mogę skupić się na tym, by wydatkować energię na specyficzne zadania. Skupienie się na tych specyficznych zadaniach niesie ze sobą potężną siłę rozwoju. I radość. Wiem, wiem, kim jesteś. Wszedłeś w to wspaniałe ciało, pamiętając o tym, że stanowisz przejaw radosnej i potężnej natury. Zawsze będziesz pamiętać wspaniałość źródła, z którego przyszedłeś. Zdajesz sobie także sprawę z tego, że nigdy nie zostanie przerwane Twoje połączenie ze źródłem. Jesteśmy tu po to, by Ci przypomnieć, że niezależnie od Twego samopoczucia w chwili obecnej nie możesz utracić swego połączenia ze źródłem. Jesteśmy po to, by przypomnieć Ci o potędze Twojej natury, by wspierać Cię na drodze powrotu do stanu poczucia pewności i radości, do stanu, w którym widzisz cud osoby, którą jesteś. Ponieważ wiemy, kim jesteś, łatwo nam przychodzi przypomnienie Ci o tych faktach, o tym, kim jesteś. Ponieważ jesteśmy tym źródłem, z którego pochodzisz, możemy łatwo Ci przypomnieć, skąd przyszedłeś. Ponieważ wiemy, czego pragniesz, możemy łatwo poprowadzić Cię drogą spełnienia tych pragnień. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chcemy przypomnieć Ci o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz być taki, jakim chcesz być. Możesz robić to, co pragniesz robić. Możesz mieć to, czego pragniesz. Kochamy Cię takim, jakim jesteś w chwili obecnej, jeżeli Ty nawet siebie nie kochasz. Rozumiemy bowiem, jak radosna będzie Twoja podróż ku temu, czego pragniesz. Chcemy Ci pomóc w uwolnieniu się od wszelkich wrażeń, które zebrałeś w trakcie tej fizycznej podróży. Te wrażenia bowiem mogą Cię oddzielać od radości i siły. Chcemy pomóc Ci w odnowieniu potężnej wiedzy, która pulsuje w prawdziwym jądrze Twojej istoty. Dlatego możesz się odprężyć i cieszyć się tą łatwą podróżą, która prowadzi Cię do ponownego odkrycia. Kim naprawdę jesteś. Pragniemy, abyś przy końcu czytania tej książki poznał siebie tak dobrze, jak my Cię znamy, abyś kochał siebie tak, jak my Cię kochamy, abyś radował się swoim życiem tak, jak my się nim radujemy. Tworzysz własną rzeczywistość. Nie tak dawno nasi przyjaciele Jerry i Esther zostali wprowadzeni w znaczenie słów Jesteś twórcą własnej rzeczywistości. Była to dla nich ekscytująca perspektywa, a jednocześnie kłopotliwa. Podobnie jak wielu naszych przyjaciół, którzy istnieją w fizycznych ciałach, chcieli oni wywierać twórczy wpływ na swoje doświadczenia. Stanęli jednak przed zasadniczymi pytaniami. Czy to jest naprawdę w porządku, że wybieramy rzeczywistość, którą tworzymy? Jeżeli jest to w porządku, to w jaki sposób możemy to zrobić? Podstawą Twojego życia jest całkowita wolność. Urodziłeś się z wewnętrzną wiedzą, że tworzysz własną rzeczywistość. Ta wiedza spoczywa na Twoim głębokim poziomie i jest potężna. Jeżeli ktokolwiek próbuje uniemożliwić Ci Twój własny proces tworzenia, pojawia się w Tobie głęboka niezgoda na to. Urodziłeś się wyposażony w wiedzę, że jesteś twórcą swojej własnej rzeczywistości. To pragnienie pulsuje w Tobie w potężny sposób. Kiedy jednak zacząłeś integrować się ze społeczeństwem, zacząłeś akceptować obraz, jaki narzucili ci inni, obraz tego, w jaki sposób powinieneś się rozwijać. Jednak nadal istnieje w tobie żywa wiedza, że jesteś twórcą swoich życiowych doświadczeń. Prawdziwą podstawą twoich doświadczeń jest absolutna wolność. Ostatecznie, to ty tworzysz swoje doświadczenia życiowe. Nigdy nie chciałeś, by ktoś inny mówił Ci, co masz robić. Nigdy nie chciałeś, by ktokolwiek odwodził Cię od podążania za twymi wewnętrznymi impulsami. A wraz z upływem czasu zauważyłeś, że wiele osób próbuje Ci zasugerować, że ich droga jest bardziej właściwa niż Twoja. Stopniowo wygasała w tobie determinacja, by prowadzić swoje życie w zgodzie z samym sobą. Często było ci łatwiej przystosować się do pomysłów innych ludzi, do ich mniemania o tym, co jest dla ciebie najlepsze, niż określić to samodzielnie. W procesie adaptacji do społecznych wymagań, na drodze, gdzie omijałeś trudności. Nieświadomie wyrzekłeś się podstawowej wartości, swej całkowitej i absolutnej wolności tworzenia. Nie było Ci łatwo rezygnować ze swojej wolności, a tak naprawdę nigdy z niej nie zrezygnowałeś, ponieważ jest ona istotną składową Twojej prawdziwej istoty. Podejmowałeś jednak wysiłki, by wyrzec się przyrodzonej Ci wolności. W imię przystosowania się do innych, doszedłeś do punktu beznadziejnej rezygnacji. Uznałeś, że nie masz innego wyboru, jak ten, by zrezygnować z twego potężnego prawa do dokonania wyboru. Zacząłeś posuwać się w kierunku przeciwnym do naturalnego strumienia życia w kierunku przeciwnym do swojej duszy. Nikt inny nie może tworzyć Twych doświadczeń. Ta książka opowiada o przebudowaniu Twojej relacji ze źródłem energii. Opowiada o Twoim przebudzeniu ku czystości, dobru i mocy, którą w swej istocie jesteś. Została napisana, by pomóc Ci w przypomnieniu, że jesteś wolny i zawsze byłeś wolny w dokonywaniu własnych wyborów. Nie przynosi zadowolenia przyzwalanie innym na tworzenie Twojej rzeczywistości. Nie jest zasadniczo możliwe, by ktokolwiek tworzył Twoją rzeczywistość. Kiedy nawiążesz ponowny kontakt z odwieczną mocą i uniwersalnymi prawami, z prawdziwym źródłem, z którego pochodzisz, wtedy poczujesz się radosnym twórcą. Przekracza to wszelkie możliwości fizycznego opisu. Jesteś twórcą własnych doświadczeń. Celowe kształtowanie własnego życia przynosi ogromną satysfakcję. Jesteście wiecznymi istotami w fizycznej formie. Jesteście wiecznymi istotami, które zdecydowały się z wielu cudownych powodów na udział w tym specyficznym doświadczeniu fizycznego życia. Rzeczywistość czasoprzestrzenna na planecie Ziemia służy wam jako podstawa do rozwinięcia własnej twórczości. Jesteś odwieczną świadomością, która przez pewien czas przebywa w tym pięknym ciele fizycznym, by z radością skupiać się na tworzeniu. Istota fizyczna, którą określasz mianem samego siebie, kieruje się myślą. Natomiast świadomość, która jest Twoim prawdziwym źródłem, przepływa przez Ciebie. Kiedy szeroko otwierasz się i naprawdę pozwalasz, by źródło wyrażało się poprzez Ciebie, doznajesz niewyrażalnego uniesienia. Czasami w pełni pozwalasz, by przepływała przez Ciebie prawdziwa natura Twojej istoty. Czasami zaś nie pozwalasz na to. Ta książka została napisana aby pomóc Ci zrozumieć, że w każdym momencie Twoja prawdziwa natura wyraża się poprzez Ciebie. W miarę, jak będziesz się uczył nawiązywania świadomego kontaktu ze sobą, swoim źródłem, będziesz doświadczał absolutnej radości. Poprzez świadomy wybór kierunku swych myśli, pozostaniesz w stałym kontakcie ze źródłem energii, z Bogiem, z radością, ze wszystkim, co uważasz za dobre. Pełne dobre samopoczucie stanowi podstawę twojego świata. Dobre samopoczucie stanowi podstawę tego świata. Dobre samopoczucie stanowi podstawę wszystkiego, co jest. Ono dopływa do ciebie i przepływa przez ciebie. Masz tylko na to pozwolić. Podobnie jak pozwalasz sobie na otwarcie i relaks. Pozwól dobremu samopoczuciu, by wniknęło w Ciebie. Ta książka opowiada o świadomym pozwoleniu na połączenie z nurtem dobrego samopoczucia. Opowiada o Twych intencjach, które miałeś w sobie wcześniej, zanim wszedłeś w to fizyczne ciało. Znalazłeś się na wspaniałej pozycji doświadczenia, gdzie możesz w pełni wyrazić swoją wolność na niezliczone, radosne, twórcze sposoby. Czy możesz zrozumieć, jak wiele dobra dopływa do ciebie? Czy rozumiesz, jak wiele wydarzeń i okoliczności zostało zaaranżowanych właśnie dla ciebie? Czy rozumiesz, jak jesteś uwielbiany? Czy rozumiesz, jak istnienie tej planety, istnienie tego świata służy doskonaleniu Twoich doświadczeń? Czy rozumiesz, jak jesteś kochany, jak jesteś błogosławiony, jak jesteś wielbiony? Czy rozumiesz, że stanowisz integralną część tego twórczego procesu? Chcemy, abyś to zrozumiał. Chcemy, byś zaczął rozumieć błogosławioną naturę własnej istoty. Chcemy, abyś zaczął dostrzegać tego dowody. Pokazujemy Ci te dowody w każdym momencie, w którym jesteś gotów je ujrzeć. W kształcie miłości, pieniędzy, w doświadczeniach spełnienia, w kształcie pięknych rzeczy, które możesz widzieć, w kształcie zdarzeń i okoliczności. A także w kształcie wspaniałych, twórczych doświadczeń, w trakcie których spotykacie się w celu przeżycia spełnienia, satysfakcji, zadowolenia i radości. Twój rozwój, ruch do przodu jest czymś nieuchronnym. On musi zaistnieć. Nie możesz się temu przeciwstawić. Nie jesteś jednak na tej ziemi, by jedynie poruszać się do przodu. Jesteś tutaj, by przeżywać niezmierzoną radość. Dlatego tu jesteś. W jaki sposób mogę to otrzymać? Najczęściej chyba słyszymy od naszych fizycznych przyjaciół pytanie: Dlaczego tak dużo czasu zabiera mi otrzymanie tego, czego pragnę? Nie dlatego, że pragniesz zbyt słabo nie dlatego, że nie jesteś wystarczająco inteligentny. Nie dlatego, że nie jesteś tego wart. Nie dlatego, że sprzeciwia ci się los. Nie dlatego, że otrzymał to już ktoś inny. Nie spełniło się dotąd twoje pragnienie, ponieważ twój wibracyjny wzorzec nie został dostosowany do wibracyjnego wzorca twojego pragnienia. Zawsze jest to jedyny powód. Ważne, byś zrozumiał to i przemyślał, a jeszcze ważniejsze, abyś odczuł tę niezgodność. Tak więc w chwili obecnej masz jedynie delikatnie i stopniowo uwolnić się od myśli, które tworzą opór. To bowiem one są jedynym przeszkadzającym czynnikiem. Kiedy zaczniesz doświadczać coraz większego odprężenia, będzie to wskaźnikiem, że pozbywasz się opornych myśli. Natomiast poczucie zwiększonego napięcia, złości i frustracji będzie wskazywać na to, że zwiększasz opór. Dobre samopoczucie czeka przed twymi drzwiami. Chcemy przypomnieć Ci o podstawowej przesłance, którą musisz zrozumieć, zanim przytoczone stwierdzenia nabiorą dla Ciebie sensu. Dobre samopoczucie płynie, dobre samopoczucie chce Cię ogarnąć, dobre samopoczucie czeka przed Twoimi drzwiami. Wszystko, czego pragnąłeś, niezależnie od tego, czy wypowiedziałeś to, czy też nie, było przechowywane w Twoim zapisie wibracyjnym. Źródło słyszało i rozumiało Twoje pragnienia. Źródło odpowiadało Ci. Teraz możesz pozwolić, by odpowiedź źródła napłynęła do Ciebie poprzez uczucia. Jesteś fizycznym przejawem źródła energii. Jesteś przejawem źródła energii. Jesteś przejawem myśli. Twój przestrzenno-czasowy byt został wprawiony w ruch potęgą myśli na długo wcześniej, zanim pojawiłeś się tutaj w swojej fizycznej formie. Wszystko, co znajduje się w Twoim otoczeniu fizycznym, zostało najpierw stworzone w wymiarze niefizycznym przez to, co nazywasz źródłem. Źródło stworzyło Twój świat i Ciebie samego poprzez moc skupionej myśli. Teraz Ty kontynuujesz tworzenie własnego świata. Znajdujesz się bowiem w twórczym punkcie rzeczywistości czasoprzestrzennej. Ty i to, co nazywasz źródłem, jesteście tym samym. Nie możesz być oddzielony od źródła. Źródło nigdy nie jest oddzielone od Ciebie. Kiedy myślimy o Tobie, myślimy o źródle. Kiedy myślimy o źródle. Myślimy o Tobie. Źródło nigdy nie tworzy myśli, które powodują odseparowanie Ciebie. Nie możesz tworzyć myśli, które powodują całkowitą separację. Separacja jest w rzeczywistości o wiele za mocnym stwierdzeniem. Możesz jednak tworzyć myśli, które są dostatecznie odmienne w swej wibracyjnej istocie, by zakłócić Twoje naturalne połączenie ze Źródłem. Tego rodzaju sytuację określamy mianem oporu. Jedyna forma oporu i przeszkód, które pojawiają się na linii Twego kontaktu ze źródłem, jest tworzona przez Ciebie i z Twojej fizycznej perspektywy. Źródło jest zawsze w pełni dostępne, podobnie jak dobre samopoczucie. Często jesteś w stanie dać zgodę na to dobre samopoczucie, a czasami nie. Chcemy Ci pomóc w świadomym przyzwalaniu na nawiązywanie kontaktu ze źródłem, abyś utrzymał to świadome połączenie przez większość czasu. Jesteście przejawami niefizycznej energii. Przekształcacie pierwotną myśl i na zasadzie kontrastu dochodzicie do określonych wniosków i podejmujecie określone decyzje. Kiedy określicie własne pragnienie, popłynie przez Was niefizyczna energia, która stwarza światy. Oznacza to pojawienie się entuzjazmu, pasji i sukcesu. To jest Wasze przeznaczenie. Z wymiaru niefizycznego stworzyłeś samego siebie. Teraz kontynuujesz tworzenie z wymiaru fizycznego. Musimy posiadać obiekty, które przyciągają naszą uwagę. Musimy mieć pragnienia, które nas ożywiają, abyśmy odczuwali pełnię przepływającej przez nas energii tego, co jest. Pragnienie jest tym, co stwarza wieczność w wieczności. Ewolucja wartości osobistych wyborów. Doceniaj własne preferencje. Ewolucja planety jest uzależniona od postawy tych spośród Was, którzy znajdują się w punkcie twórczej myśli, którzy kontynuują twórcze dostrajanie własnych pragnień. Kontrast i zróżnicowanie postaw w Twoim otoczeniu stwarza doskonałe środowisko, w którym możesz tworzyć własne preferencje. Kiedy znajdujesz się w przestrzeni kontrastów, promieniujesz nowymi pragnieniami w formie wibracyjnych sygnałów. Te sygnały są odbierane przez źródło i ono odpowiada na nie. W takim momencie wszechświat poszerza się. Ta książka nie opowiada jednak o poszerzającym się wszechświecie, ani też o źródle, które odpowiada na każdą Twoją prośbę, ani o Twojej wartości. Ta książka opowiada o tym, że istnieje wibracyjna przestrzeń po wejściu, w którą otrzymasz wszystko, o co prosisz. Nauka celowego stwarzania. Chcemy Cię wesprzeć w celowej realizacji przedsięwzięć, które zainspirowało w Tobie otoczenie. Chcemy, byś doświadczył radosnego i świadomego tworzenia własnej rzeczywistości. To ty tworzysz własną rzeczywistość, nikt inny poza tobą. Tworzysz własną rzeczywistość nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Z tego też powodu często tworzysz nieświadomie. Kiedy jesteś świadomy własnych myśli i świadomie się nimi posługujesz, Wtedy jesteś świadomym twórcą własnej rzeczywistości. To właśnie było twym celem, gdy podejmowałeś decyzję o wejściu w to ciało. Twoje pragnienia są po prostu myślami, proś, a będzie ci dane. Prosisz poprzez swoją uwagę, poprzez swoje chęci i pragnienia. To są prośby, niezależnie od tego, czy pragniesz, by to się wydarzyło, czy też nie. Nie musisz używać słów. Wystarczy, że odczuwasz to w swojej głębi. Pragnę tego, zabiegam o to, doceniam to. Pragnienie jest początkiem wszelkiego tworzenia. Nigdy nie odczujesz zmęczenia z powodu rozwoju czy tworzenia. Nie istnieje żadne ograniczenie dla przepływu nowych idei i pragnień. Wraz z każdą nową ideą, która dotyczy tego, czego chcesz doświadczyć, posiadać czy widzieć, pojawia się aktualizacja i manifestacja tej idei. Wraz z tą manifestacją nadchodzi też nowa perspektywa, z której wyraża się Twoje pragnienie. Kontrast i różnorodność nigdy nie ustają, podobnie jak kiełkowanie nowych pragnień. Nigdy też nie ustaje proszenie. Nigdy nie zanika przepływ odpowiedzi. Zawsze będą się otwierały przed Tobą nowe perspektywy. Nowe kontrasty, nowe inspiracje i nowe pragnienia oraz perspektywy zawsze będą się przed Tobą roztaczać. Możesz spocząć w świadomości, że nigdy nie przestaniesz istnieć, że będą się w Tobie ciągle rodzić nowe pragnienia. Że źródło nigdy nie przestanie odpowiadać na Twoje pragnienia, a Twój rozwój jest wieczystym procesem. Wtedy możesz zrelaksować się. Jest to naszym pragnieniem, abyś był szczęśliwy, będąc kim jesteś i mając to, co posiadasz. Jednocześnie możesz zachować chęć na więcej. Jest to optymalny, twórczy punkt. Stać na krawędzi tego, co nadchodzi, odczuwać ożywienie i optymistyczne oczekiwanie. Być jednocześnie wolnym od odczucia niecierpliwości, od zwątpienia i od poczucia braku wartości własnej. To bowiem stanowi przeszkodę w otrzymywaniu. Na tym właśnie polega nauka o celowym tworzeniu w jej najlepszym wydaniu. Prosta podstawa zrozumienia dopasuj wszystkie części. Istnieje pewien ukryty strumień, który przepływa przez świat, poprzez wszystkie zjawiska. Ta ukryta energia wyraża się we wszystkim, co jest. Jest ona podstawą wszechświata, jak też podstawą naszego świata fizycznego. Niektórzy ludzie są świadomi obecności tej energii. Większość jednak pozostaje nieświadoma jej istnienia. Kiedy zaczniesz rozumieć podstawę Twego świata, zaczniesz ją widzieć lub, ujmując to lepiej, odczuwać, wtedy zrozumiałe staną się dla Ciebie Twoje doświadczenia. Będziesz mógł także w jaśniejszy sposób zrozumieć doświadczenia otaczających Cię osób. Spójna formuła przynosi spójne rezultaty. Uczenie się matematyki umożliwia pomyślne, praktyczne jej zastosowanie i uzyskanie odpowiednich rezultatów. Podobnie Ty, gdy otrzymujesz formułę, która umożliwi Ci rozumienie Twego świata, będziesz go spostrzegał jako spójny i otrzymasz odpowiednie rezultaty. Te rezultaty będą tak konkretne, że będziesz mógł przewidzieć swoje przyszłe doświadczenia z absolutną dokładnością. Jednocześnie będziesz w stanie zrozumieć swoje przeszłe doświadczenia w sposób, jaki wcześniej nie był ci dostępny. Nigdy już nie będziesz czuł się ofiarą, ani w przeszłości, ani w przyszłości. Nie będziesz kulił się, gdy pojawią się w Twoim życiu niechciane doświadczenia. Ostatecznie zrozumiesz całkowitą, twórczą kontrolę, którą sprawujesz nad swoimi doświadczeniami życiowymi. Wówczas będziesz mógł zwrócić uwagę na własną, twórczą moc. Doświadczysz też absolutnej błogości, kiedy będziesz obserwował, jak różnego rodzaju zjawiska zbiegają się, by stworzyć Twoje własne, specyficzne pragnienia. Każda osoba ma ten potencjał a niektórzy go realizują. Wielką satysfakcję przyniesie Ci identyfikowanie Twoich osobistych pragnień. Będą się one wyłaniać z Twoich zróżnicowanych doświadczeń życiowych. Każde z tych pragnień może być w pełni zrealizowane. Podstawowe zasady są zawsze spójne, jeżeli zachowujemy wiarę i zrozumienie. W ten sposób skrócisz czas, który oddziela narodziny pragnienia od jego pełnej i absolutnej manifestacji. Dowiesz się, że wszystko, czego pragniesz, może łatwo i szybko wyrazić się w Twoim doświadczeniu. Jesteś wibrującą istotą, w wibrującym otoczeniem. Możesz odczuć, czy pozwalasz na zaistnienie pełnego połączenia ze źródłem energii, czy też nie. Inaczej mówiąc, Twoje coraz lepsze samopoczucie będzie wskaźnikiem, że coraz bardziej otwierasz się na to połączenie. Natomiast Twoje coraz gorsze samopoczucie będzie oznaczać, że coraz mniej otwierasz się na połączenie ze źródłem energii. Dobre samopoczucie oznacza otwartość na połączenie. Złe samopoczucie oznacza brak zgody na to połączenie. Złe samopoczucie jest równoznaczne z oporem wobec połączenia ze źródłem. Jesteś wibrującą istotą nawet w swojej fizycznej postaci składającej się z mięśni, krwi i kości. Wszystko, czego doświadczasz w swoim otoczeniu. Ma także charakter wibracyjny. Jesteś wyposażony w umiejętność przekładania wibracji. Dzięki temu możesz rozumieć swój świat fizyczny. Inaczej mówiąc, poprzez swoje oczy przekładasz wibracje na obrazy. Używając uszu przekładasz wibracje na dźwięki, które słyszysz. Nawet twój nos, język oraz końce palców. Przekładają wibracje na zapachy, smaki i dotyk, co pomaga ci rozumieć świat. Jednak najbardziej czułymi interpretatorami wibracji, które do ciebie docierają, są Twoje emocje. Twoje emocje, emocje jako, jako interpretatorzy jako wibracji. wibracji. Jeżeli zwracasz uwagę na istotne sygnały, którymi są Twoje emocje. Możesz zrozumieć z absolutną dokładnością wszystkie swoje bieżące, jak również przeszłe przeżycia. To nowe zrozumienie swoich emocji możesz z dużą precyzją i z łatwością, jak nigdy wcześniej nie doświadczałeś, użyć w układaniu swoich przyszłych doświadczeń. W ten sposób możesz osiągnąć głębokie zadowolenie. Jeżeli przykładasz baczną uwagę do tego, co odczuwasz, Wypełniasz zadanie, z którym przyszedłeś na ten świat. Możesz kontynuować w radosny sposób twój intencjonalny rozwój, tak jak to zostało zaplanowane. Rozumiejąc swój emocjonalny związek z tym, kim naprawdę jesteś, zrozumiesz to, co wydarza się w twoim świecie. Zrozumiesz także każdą inną istotę, z którą wejdziesz w kontakt. Nigdy ponownie nie pojawią się w tobie pytania dotyczące twego świata, na które nie znajdziesz odpowiedzi. Wychodząc z głębokiego poziomu, z szerszej, niefizycznej perspektywy, zrozumiesz, kim jesteś, kim byłeś i kim możesz się stać. Prawo przyciągania najpotężniejsze prawo wszechświata. Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne przyciąga podobne. Zasadę tę możesz zrozumieć, kiedy włączasz radio i nastrajasz je na odpowiednią częstotliwość. Nie spodziewasz się, że usłyszysz muzykę, która jest emitowana na częstotliwości 101 FM, jeśli Twój odbiornik jest nastawiony na częstotliwość 98,6 FM. Rozumiesz, że częstotliwości sygnałów radiowych muszą sobie odpowiadać. Na tym polega prawo przyciągania. Z poziomu twych doświadczeń startują wibracyjne rakiety twych pragnień. Musisz odnaleźć właściwą, wibracyjną harmonię z tymi pragnieniami, aby osiągnąć ich realizację. Czemu poświęcasz swoją uwagę? Dając swoją uwagę dowolnej rzeczy, powodujesz emisję wibracji. Wibracje, które stwarzasz stają się Twoimi prośbami, czyli punktami przyciągania. Jeżeli istnieje coś, czego pragniesz, a jeszcze nie posiadasz, wystarczy, że dasz temu swoją uwagę, a dzięki prawu przyciągania przyjdzie to do Ciebie. Kiedy bowiem myślisz o rzeczy lub doświadczeniu, którego pragniesz, tworzysz określoną wibrację, a wtedy na zasadzie działania prawa ta rzecz lub doświadczenie muszą przyjść do ciebie. Jednak, z drugiej strony, jeżeli istnieje coś, czego pragniesz, a czego nie masz w chwili obecnej, jeżeli położysz akcent na aktualny stan braku, to wówczas prawo przyciągania będzie działać wibracyjnie na rzecz realizacji tego stanu niedostatku. W rezultacie będziesz pozbawiony tego, czego pragniesz. Na tym właśnie polega działanie prawa. Skąd mam wiedzieć, co przyciągam? Kluczem do tego, by to, czego pragniesz, stało się Twoim rzeczywistym doświadczeniem, jest osiągnięcie wibracyjnej harmonii z tym właśnie pragnieniem. Najprostszym sposobem osiągnięcia tej wibracyjnej harmonii jest wyobrażenie, że już to posiadasz. Założenie, że to doświadczenie już stało się Twoim udziałem. Myśli swoje skieruj ku radości, jaka pojawia się w związku z zaistnieniem tego doświadczenia. Kiedy podtrzymujesz te myśli i zaczynasz w konsekwentny sposób tworzyć odpowiednie wibracje, stwarzasz przestrzeń, w której może pojawić się upragnione przez Ciebie doświadczenie. Jeżeli zwracasz uwagę na swoje uczucia, będziesz mógł w prosty sposób stwierdzić, czy swoją energię przeznaczasz na realizację pragnienia, czy też raczej koncentrujesz się na braku i niedostatku. Kiedy Twoje myśli wibracyjnie synchronizują się z pragnieniem, czujesz się dobrze. Twoje emocje będą wyrażać zadowolenie, nadzieję, ożywienie, radość. Kiedy jednak przywiązujesz swoją uwagę do niedostatku, do braku, Twoje emocje przyjmują postać pesymizmu, obaw, zniechęcenia, złości, poczucia braku bezpieczeństwa, depresji. Kiedy staniesz się świadomy swoich emocji, zawsze będziesz wiedział, w jaki sposób masz postępować z przyzwalającą częścią Twojego twórczego procesu. Będziesz też rozumiał, dlaczego rzeczy mają się w określony sposób. Uczucia staną się dla Ciebie wspaniałym systemem naprowadzającym. Jeżeli będziesz słuchał swoich emocji, będziesz w stanie podążać ku wszystkiemu, czego pragniesz. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy nie. Dzięki potężnemu, uniwersalnemu prawu przyciągania przyciągasz do siebie istotę tego, o czym głównie myślisz. Jeżeli więc myślisz głównie o rzeczach, których pragniesz, te rzeczy manifestują się w Twoim życiowym doświadczeniu. Na tej samej zasadzie, jeżeli myślisz głównie o tym, czego nie chcesz, te rzeczy również się manifestują. O czymkolwiek myślisz, jest to planowanie przyszłych wydarzeń. Kiedy doceniasz, wtedy też planujesz. Kiedy zamartwiasz się, również planujesz. Martwienie się jest używaniem własnej wyobraźni w celu tworzenia czegoś, czego nie chcesz. Każda myśl, każda idea, każda istota, każda rzecz jest wibracją. Kiedy więc skupisz na czymś swoją uwagę, nawet przez krótki czas wibracje twojej istoty zaczynają odzwierciedlać wibracje tego czemu dajesz uwagę im bardziej o tym myślisz tym bardziej tym wibrujesz tym bardziej to przyciągasz ten proces przyciągania trwa do momentu aż stworzysz odmienną wibrację kiedy stworzysz odmienną wibrację będą do ciebie przyciągane rzeczy które są zgodne z tą wibracją. Kiedy zrozumiesz prawo przyciągania, nigdy nie będziesz zaskoczony przez cokolwiek, co pojawi się w polu twojego doświadczenia. Zrozumiałeś bowiem, że to ty osobiście zaprosiłeś na scenę swego życia każdy fragment tego doświadczenia, a uczyniłeś to poprzez własny proces myślenia. Nic nie może pojawić się w twym życiowym doświadczeniu bez twego zaproszenia. Zaproszenia dokonujesz przez własny proces myślenia. Ponieważ nie istnieją wyjątki odbiegające od potężnego prawa przyciągania, można je łatwo pojąć. Kiedy zrozumiesz, że otrzymujesz to, o czym myślisz, a jednocześnie, co jest równie ważne, kiedy staniesz się świadomy swoich myśli, Wtedy będziesz w stanie sprawować całkowitą kontrolę nad swoimi doświadczeniami. Na czym polegają różnice w wibracji? Istnieje zasadnicza różnica wibracji pomiędzy myślami o docenieniu twojego partnera a myślami o tym, co chciałbyś zmienić w swoim partnerze. Twoja relacja z partnerem bez żadnych wyjątków? będzie odzwierciedlać charakter Twoich myśli. Choć możesz nie czynić tego w sposób świadomy, to w sensie dosłownym swoimi myślami stwarzasz relację. Nie pojawi się też poprawa Twojej sytuacji finansowej, jeżeli często czujesz zazdrość o bogactwo innych osób. Wibracje bowiem Twojego pragnienia oraz wibracje uczucia zazdrości różnią się od siebie. Zrozumienie własnej wibracyjnej natury umożliwi Ci w prosty sposób tworzenie własnej rzeczywistości. W miarę upływu czasu i pod wpływem praktyki odkryjesz, że wszystkie Twoje pragnienia mogą być łatwo zrealizowane. Nie ma bowiem żadnych przeszkód byś był tym, kim chcesz być, robił to, czego pragniesz i posiadał to, czego chcesz. Przywołujesz energię wibracji. Jesteś świadomością, jesteś energią, jesteś wibracją, jesteś energią elektryczną, jesteś energią źródła, jesteś twórcą. To Ty prowadzisz myśli, jesteś najbardziej specyficznym. I najbardziej aktywnym gromadzącym i użytkownikiem energii, która tworzy światy, która istnieje wszędzie, w tym ciągle rozwijającym się, wiecznie stającym się wszechświecie. Jesteś geniuszem kreatywnej twórczości, która wyraża siebie w tej rzeczywistości czasoprzestrzennej. Używasz myśli, by osiągnąć nieznane dotąd cele. Choć wyda Ci się to dziwne na pierwszy rzut oka, stanie się dla Ciebie pomocna akceptacja siebie samego jako wibracyjnej istoty. Żyjesz bowiem w wibracyjnym wszechświecie, a prawa, które rządzą tym wszechświatem, są oparte o zasadę wibracji. Jeżeli osiągniesz świadomą jedność z uniwersalnymi prawami i zrozumiesz, Dlaczego zjawiska zachodzą w ten właśnie sposób, wszelkie pomieszanie i pogmatwanie zostanie zastąpione przez jasność i zrozumienie. Wątpliwości oraz lęk zostaną zastąpione wiedzą i ufnością, niepewność pewnością. Podstawą Twoich doświadczeń ponownie stanie się radość. Kiedy Twoje pragnienia oraz Twoje przekonania znajdują się w wibracyjnej harmonii? Wibracje Twojej istoty muszą dopasować się do wibracji Twego pragnienia, abyś mógł je w pełni zrealizować. Nie możesz czegoś pragnąć, a jednocześnie koncentrować się głównie na braku tego, potem zaś oczekiwać spełnienia swego pragnienia. Częstotliwość wibracji braku danej rzeczy oraz częstotliwość wibracji pojawienia się danej rzeczy znacznie się od siebie różnią. Inaczej mówiąc, Twoje pragnienia oraz Twoje przekonania muszą pozostawać w wibracyjnej harmonii, abyś mógł otrzymać to, czego pragniesz. Poniżej ukazujemy Ci, jak to działa. Przechodzisz przez pewne doświadczenia, które powodują, że kształtują się w tobie określone preferencje. W tym momencie źródło, które cię słyszy i kocha, natychmiast odpowiada na twoją wibracyjną, elektroniczną prośbę. Zachodzi to niezależnie od tego, czy swoją prośbę świadomie ubrałeś w słowa, czy też nie. Niezależnie od tego, o co prosisz, czy prosisz o to przy pomocy słów, czy też Poprzez delikatne oddziaływanie Twoich pragnień, Twoja prośba jest za każdym razem słyszana i udzielana jest odpowiedź. Dzieje się tak bez żadnych wyjątków. Kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz. Wszystko, co jest, czerpie korzyści z Twojego istnienia. Uczestniczysz w specyficznych doświadczeniach. Które prowadzą do powstawania w Twym wnętrzu specyficznego pragnienia. Źródło słyszy i odpowiada na Twoje prośby. Dlatego też wszechświat, w którym wszyscy istniejemy, może rozwijać się. Cóż to za wspaniała rzecz? Twoja czasoprzestrzenna rzeczywistość, Twoja współczesna kultura, Twoje sposoby spostrzegania rzeczy. Wszystko to, co tworzy Twoją perspektywę, Rozwinęło się podczas życia niezliczonych pokoleń. Naprawdę nie byłoby możliwe prześledzenie wstecz wszystkich pragnień, myśli i spostrzeżeń, które wyraziły się w sposobie, w jaki widzisz rzeczywistość tu i teraz. Jednak bardzo chcemy, abyś usłyszał tę informację. Nie jest istotne, co spowodowało ukształtowanie się Twego unikalnego spojrzenia na rzeczywistość? To indywidualne spojrzenie naprawdę zaistniało. Ty istniejesz i myślisz, widzisz i prosisz, otrzymujesz odpowiedzi. Wszystko, co jest, czerpie korzyści z Twego istnienia i ze sposobu, w jaki patrzysz na rzeczywistość. Waga twego istnienia w żaden sposób nie jest podważana, przynajmniej nie przez nas. My całkowicie rozumiemy Twoją wielką wartość. Twoja wartość nie może być zakwestionowana, przynajmniej nie przez nas. Wiemy o tym, że zasługujesz na to, by dysponować energią, która tworzy światy zdolne do odpowiedzi na każde twe pragnienie. Jednak wielu spośród Was z różnych powodów nie chce otrzymać rzeczy, o które prosi. Ponownie odkryj sztukę przyzwolenia na pojawienie się dobra. Chcemy, abyś ponownie odkrył twoją wrodzoną zdolność przyzwalania, by dobro istniejące w tym wszechświecie w stały i swobodny sposób przejawiało się w twoich doświadczeniach. Ten sposób postępowania nazywamy sztuką przyzwalania. Polega ona na tym, by nie opierać się dłużej dobru, na który zasługujesz. Dobro to Twoja natura. Dobro to Twoje prawo, Twoje źródło i Twoja prawdziwa istota. Nie potrzeba, abyś uczestniczył w kursach, które będą Cię przygotowywać do zrozumienia prezentowanych w tej książce treści. Została ona bowiem napisana w taki sposób, że możesz korzystać z jej wartości bezpośrednio. Jesteś przygotowany na te informacje, a informacje są gotowe, by dotrzeć do Ciebie. Znajdujesz się w twórczym punkcie myśli. Miejsce, w którym znajdujesz się, określamy mianem twórczego punktu myśli. Kiedy znajdujesz się w tym właśnie miejscu, wraz ze swoim ciałem fizycznym, ze swoim otoczeniem, ze swymi doświadczeniami, stanowisz najdalsze przedłużenie tego, czym my jesteśmy. Wszystko, co istniało wcześniej, znalazło swoją kulminację w tym, czym jesteś w chwili obecnej. Całość doświadczeń, która istniała wcześniej we wszystkim, co jest, znalazła swoją kulminację w doświadczeniu fizycznego życia na planecie Ziemia. Każda osoba na waszej planecie rozwija doświadczenia, poprzez które rodzą się pragnienia. W ten sposób dochodzi do powstania określonej sumy energii, co znajduje swój wyraz w ewolucji waszej planety. W im większym stopniu rozwijacie swoje relacje, tym więcej wyłania się osobistych preferencji. Te preferencje promieniują. Im silniejsze jest ich promieniowanie, tym więcej nadchodzi odpowiedzi. Potężny strumień, który wypływa ze źródła energii, rozciąga się przed Tobą. Z Niego właśnie nadchodzi odpowiedź na Twoje osobiste potrzeby, preferencje i pragnienia. Inaczej mówiąc, dobro Twoich przyszłych doświadczeń jest związane z całością przeżyć przeszłych i obecnych generacji, jak również z ich pragnieniami. I odwrotnie, twoje aktualne pragnienia tworzą strumień energii, z której będą czerpać przyszłe pokolenia. Jeżeli możesz tego pragnąć, wszechświat może to stworzyć. Jeżeli angażujesz się w działaniu w swojej rzeczywistości czasoprzestrzennej, i na skutek tego rodzi się w tobie szczere pragnienie, Wszechświat dysponuje odpowiednimi środkami, abyś mógł je zaspokoić. Twoja zdolność do coraz większego osiągania rozwija się wraz z doświadczeniem kolejnych sukcesów. Ten rozwój może zaskakiwać osoby, które doświadczają jego potęgi. Jednak jest on czymś zupełnie normalnym dla tych, którzy zrozumieli, że dobro może bezustannie wypełniać ich doświadczenia. Strumień dobra płynie, jeżeli nawet nie rozumiesz, że tak się właśnie dzieje. Kiedy jednak świadomie z nim się połączysz, twoje twórcze działania staną się o wiele bardziej satysfakcjonujące. Przekonasz się wówczas, że możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. To prawo działa niezależnie od tego, czy je rozumiesz, czy też nie. Nie jest konieczne pełne zrozumienie złożoności tej odwiecznie ewoluującej rzeczywistości, aby czerpać z niej korzyści. Niezbędne jest natomiast, abyś znalazł swoją drogę podążania za dobrem, które rozciąga się przed tobą. Aby ułatwić ci ten wysiłek, Przekazujemy Ci następujące słowa. Strumień dobra płynie nieustająco. Możesz za nim podążać bądź się mu przeciwstawiać. Jednak pozostaje on niezmienny. Nie możesz wejść do jasno oświetlonego pokoju i szukać wyłącznika światła. Inaczej mówiąc, nie możesz spodziewać się, że znajdziesz przełącznik który napełni ten pokój granatową ciemnością i pokryje blask światła. Na podobnej zasadzie nie istnieje źródło zła, istnieje tylko opór przed tym, co uważasz za dobro. Podobnie nie istnieje źródło chorób, lecz istnieje opór przed dobrym samopoczuciem. Jeżeli nie będziesz prosić, nie otrzymasz żadnej odpowiedzi. Czasami ludzie gratulują Ester, że jest zdolna do otrzymania mądrości Abrahama, jak też tego, że potrafi przekazać tę mądrość w formie pisemnej lub ustnej innym ludziom. Inne osoby mogą dzięki temu doświadczyć tej mądrości i odnieść z niej korzyści. My także doceniamy jej zdolności. Jednocześnie chcemy podkreślić, że odbiór naszych wibracji przez Ester oraz ich przekład stanowi tylko część całego procesu. Jeżeli wcześniej nie nastąpiłaby prośba, nie przyszłaby też odpowiedź. Ludzie Wam współcześni czerpią ogromne korzyści z doświadczeń poprzednich pokoleń. Doświadczenia poprzednich pokoleń oraz stworzone przez nie pragnienia sumują się. Dzisiaj znajdujecie się na czele tych, którzy czerpią korzyści z tego, o co prosiły poprzednie pokolenia. Jednocześnie formułujecie własne prośby i dokonujecie kumulacji energii. Tak właśnie przebiega ten proces. W zasięgu ręki masz istną lawinę dobra którym możesz radować się pod warunkiem, że potrafisz to dostrzec i wejść w wibracyjne połączenie z nim. Zauważysz też, że na czele znajduje się niewiele osób, z którymi możesz o tym porozmawiać. W obecnych czasach niektórzy ludzie doświadczają intensywnego cierpienia u podłoża, którego tkwią traumy. W tej fazie życia formułują i wysyłają intensywne prośby. Intensywność ich próśb powoduje, że źródło w pewien sposób odpowiada. Chociaż osoby, które cierpią z powodu traum, nie czerpią osobistych korzyści z przesyłanych próśb, to korzyści takie czerpią obecne i przyszłe pokolenia. Przekazujemy Wam te informacje, by pomóc w zrozumieniu. Istnieje nieograniczony strumień dobra oraz obfitość różnego rodzaju rzeczy, które są dla Was dostępne w każdym momencie. Musicie jednak przyjąć odpowiednią pozycję, by te rzeczy otrzymać. Nie możecie w tym samym momencie przeciwstawiać się temu i jednocześnie to otrzymywać. Otwórzcie bramę i pozwólcie wpłynąć dobro. Zaobserwuj, gdzie znajdujesz się w chwili obecnej jako osoba czerpiąca głębokie korzyści z przepływu tego potężnego strumienia dobra. Wyobraź sobie, że rozkoszujesz się przepływem tego potężnego strumienia. Spróbuj poczuć siebie jako czołowego beneficjenta tego nieograniczonego strumienia. Uśmiechnij się i spróbuj zaakceptować fakt, że jesteś tego wart. Poczucie, że jesteś tego wart, uzależnione jest od tego, co aktualnie wydarza się w Twoim życiu. W pewnych zakresach swego życia odczuwasz całkowite błogosławieństwo, w innych zaś nie. Naszym pragnieniem pozostaje, abyś w trakcie czytania tej książki zrozumiał istotną prawdę. Stan Twojego przyzwolenia wyraża się poprzez stopień, w jakim czujesz się błogosławiony i w jakim oczekujesz napływu do ciebie dobrych rzeczy. Natomiast stopień twego oporu wiąże się ze stopniem, w jakim nie czujesz się błogosławiony i w jakim nie spodziewasz się, że mogą przyjść do ciebie dobre rzeczy. Naszym pragnieniem pozostaje, abyś w trakcie lektury tej książki był w stanie uwolnić się od takich nawyków myślenia, które nie pozwalają Ci na swobodny kontakt ze strumieniem. Chcemy, abyś zrozumiał istotną prawdę. Jeżeli na drodze Twego fizycznego istnienia nie gromadziłeś myśli, które stoją w sprzeczności ze strumieniem dobra, możesz w chwili obecnej korzystać z niego. Jesteś także dosłownym przejawem strumienia. Ty i Twój sposób podejścia decyduje o tym, czy staniesz się dziedzicem dobra, czy też nie. Oczywiście, otaczające cię osoby mogą w jakimś stopniu na ciebie wpływać. Jednak to ty ostatecznie podejmujesz decyzję. Pozwolić na kontakt ze strumieniem? Lub też nie. Możesz otworzyć śluzy i pozwolić na to, by dobro weszło do twego życia. Możesz także wybrać myśli, które będą cię trzymać z dala od tego, co do ciebie należy. Niezależnie od tego, czy pozwalasz, czy też stawiasz opór, strumień nieustannie płynie do ciebie. Jego przepływ jest nieskończony. Zawsze możesz się zwrócić ku niemu. Znajdujesz się w doskonałej pozycji. Niczego nie musisz zmieniać w swoim otoczeniu ani w warunkach swego życia, aby w sposób celowy nawiązać połączenie ze strumieniem dobra. Wystarczy, że zaczniesz na to przyzwalać. Możesz być w więzieniu, możesz być osobą, u której zdiagnozowano nieuleczalną chorobę, możesz doświadczać finansowego bankructwa, lub też znajdować się w trakcie rozwodu. Mimo wszystko. Są to doskonałe pozycje, z których możesz zaczynać. Chcemy także, abyś zrozumiał, że nie wymaga to dużych nakładów czasu. Wymaga to jedynie zrozumienia praw uniwersalnych oraz decyzji, by podążać w kierunku osiągnięcia stanu przyzwolenia. Kiedy poruszasz się przy pomocy swego pojazdu z jednego miejsca do drugiego, Istnieje w tobie precyzyjna świadomość punktu startu i punktu zakończenia podróży. Akceptujesz, że nie możesz natychmiast dotrzeć do celu podróży. Akceptujesz, że będziesz przemierzał pewną odległość. W odpowiednim czasie dotrzesz do wybranego miejsca. Istnieje w tobie motywacja, by tam dotrzeć. Możesz być nawet zmęczony podróżą. W połowie dystansu nie pozwalasz sobie na zniechęcenie, by zawrócić. Nie poruszasz się wstecz do punktu startu i ponownie do połowy drogi, by wreszcie opaść z sił w trakcie tej nigdy niekończącej się podróży. Nie zgłaszasz własnej niezdolności do wykonania tej podróży. Akceptujesz, że istnieje pewna odległość pomiędzy miejscem startu, oraz miejscem, do którego pragniesz dotrzeć. Kontynuujesz podróż w kierunku miejsca przeznaczenia. Rozumiesz to, co jest niezbędne i robisz to. Chcemy, abyś rozpoznał, że Twoja podróż między tymi dwoma punktami może być łatwo zrozumiana. Jesteś przekaźnikiem oraz odbiorcą wibracji. Teraz stałeś się gotów, by zrozumieć zasadniczą część doświadczeń Twego fizycznego życia. W tym obszarze sprawujesz kontrolę, tworzysz i przeżywasz radość. Znasz siebie samego jako fizyczną istotę. Jesteś jednak bardziej istotą wibrującą. Ludzie spostrzegają Cię za pomocą zmysłu, wzroku i słuchu. Jednak Twoja prawdziwa postać przekracza percepcję zmysłową i przejawia się w bardziej znaczący sposób. Jesteś przekaźnikiem wibracji i wysyłasz sygnały w każdym momencie swego życia. Kiedy przebywasz w ciele fizycznym i zachowujesz przytomność, w ciągły sposób wysyłasz specyficzne sygnały, które są stale odbierane i odczytywane. Następuje na nie odpowiedź. Natychmiast obecne i przyszłe warunki twego życia zmieniają się, są bowiem odpowiedzią na wysyłane przez ciebie w tej chwili sygnały. Cały wszechświat jest pod twoim wpływem. Jesteś wieczną osobowością, która wyraża się w chwili obecnej. Twój świat, twoja obecna i przyszła sytuacja znajdują się pod bezpośrednim i specyficznym wpływem sygnałów, które wysyłasz. Jesteś wieczną osobą. Jednak to, kim jesteś w chwili obecnej i to, co w tej chwili myślisz, powoduje skupianie się potężnej energii. Energia, którą koncentrujesz, tworzy światy. Ta sama energia właśnie w tym momencie tworzy Twój świat. Masz wbudowany w sobie system orientacyjny. Pomaga Ci on w zrozumieniu mocy Twoich sygnałów, jak też kierunku, w którym zmierzasz. Ten system orientacyjny pozwala Ci ocenić, czy Twoje myśli pozostają w zgodzie z energią strumienia. Twoje uczucia są przejawami twego systemu orientacji. To, co odczuwasz, wskazuje na Twój związek ze źródłem, jak też z Twoimi intencjami. Twoje potężne przekonania były kiedyś delikatnymi myślami. Każda myśl, która w pewnym momencie przejawiła się w umyśle, istnieje nadal. Za każdym razem, kiedy kierujesz uwagę na określoną myśl, Ożywiasz wibracje tej myśli w swoim wnętrzu. Kiedy wycofujesz swą uwagę, myśl staje się nieaktywna, uśpiona. Jedyna metoda, aby uczynić daną myśl nieaktywną, polega na aktywizacji innej myśli. Inaczej mówiąc, jedyny sposób na celowe wycofanie uwagi z jednej myśli polega na przeniesieniu jej na inną myśl. Kiedy swoją uwagę kierujesz na dane zjawisko po raz pierwszy, na początku wibracje nie są silne. Kiedy jednak kontynuujesz myślenie o tej rzeczy, czy też o niej mówisz, wibracje stają się coraz silniejsze. W jakimś momencie określona myśl staje się dominująca. Dajesz jej coraz więcej uwagi i wchodzisz w jej wibracje. Ta myśl staje się coraz obszerniejszą częścią twojej ogólnej wibracji. W rezultacie myśl, która ulega ciągłemu zasilaniu, przekształca się w przekonanie. Im dłużej o czymś myślisz, tym ta myśl staje się silniejsza. Nie jest możliwe dawanie uwagi jakiemuś zjawisku bez wchodzenia z nim w w pewnym stopniu w związek. Wynika to z prawa przyciągania, które zawiaduje ruchem twoich myśli. Im dłużej rozważasz określoną myśl, im częściej do niej powracasz, tym silniejszy staje się twój związek wibracyjny z tą myślą. W miarę jak ustanawiasz silniejszy związek z określoną myślą, zaczynasz odczuwać określone emocje. Informują one, czy twój kontakt ze źródłem wzmacnia się, czy też słabnie. Inaczej mówiąc, w miarę jak dajesz uwagę określonemu zjawisku, twoje emocje informują, czy wchodzisz w harmonię, czy też dysharmonię ze swoją prawdziwą naturą. Jeżeli przedmiot twojej uwagi pozostaje w pozytywnym związku z wiedzą źródła, Odczuwasz harmonię myśli w formie dobrych uczuć. Jeżeli jednak przedmiot Twojej uwagi nie pozostaje w pozytywnym związku z wiedzą źródła, odczuwasz wtedy dysharmonię myśli w formie złych uczuć. To, czemu dajesz uwagę, zapraszasz do siebie. Każda myśl, której dajesz swoją uwagę, rozwija się i staje się częścią większej wibracyjnej całości. Niezależnie od tego, czy jest to myśl o tym, czego chcesz, czy też o tym, czego nie chcesz, działanie Twojej uwagi wprowadza tę energię do Twojego doświadczenia. Ponieważ ten wszechświat opiera się na prawie przyciągania, nie istnieje w nim zjawisko wyłączania. Wszystkie zjawiska mają charakter włączania. Kiedy spostrzegasz coś, czego chcesz doświadczyć i wołasz, tak, chcę, włączasz to do swego doświadczenia. Kiedy natomiast widzisz coś, czego nie chcesz doświadczyć i wołasz, nie, nie chcę, również włączasz to w obszar swych doświadczeń. Nie zapraszasz tego zjawiska wypowiadając swoje tak, ani nie wykluczasz go wypowiadając swoje nie. W tym bowiem wszechświecie opartym o zasadę przyciągania nie istnieje wykluczanie. Twoje skupienie uwagi jest już zaproszeniem. Osoby, które kierują się przede wszystkim zmysłem obserwacji, prosperują w pomyślnych warunkach, natomiast cierpią w warunkach niepomyślnych. To, co obserwują, ma naturę wibracji. W trakcie procesu obserwacji te osoby wprowadzają obrazy do swojej wibracyjnej pamięci. Kiedy nastąpi włączenie określonych obrazów, wszechświat akceptuje je jako podstawowy punkt odniesienia i przydaje tym doświadczeniom jeszcze więcej esencji. Im lepsze obrazy widzi obserwator, tym lepiej się czuje. Im gorsze spostrzega obrazy, tym gorzej się czuje. Natomiast osoba, która jest wizjonerem, prosperuje przez cały czas. W swojej życiowej praktyce dajesz uwagę określonym przedmiotom. Prawo przyciągania dostarcza okoliczności, warunków, doświadczeń, ludzi. I wszelkiego rodzaju rzeczy, które pozostają w zgodzie z Twoją nawykową, dominującą wibracją. W Twoim życiu manifestują się zjawiska odpowiadające myślom, które w Tobie istniały. W ten sposób rozwijasz coraz silniejsze wibracyjne nawyki i skłonności. Twoja drobna i nieistotna myśl. Przekształciła się w potężne przekonanie. Twoje potężne przekonania zawsze będą wyrażać się w Twoim doświadczeniu. Wartości, które kryją się za Twoimi emocjonalnymi reakcjami. Zmysł wzroku różni się od zmysłu słuchu. Zmysł zapachu różni się od zmysłu dotyku. Choć zmysły różnią się od siebie, wszystkie są jednak interpretatorami wibracji. Inaczej mówiąc, kiedy zbliżasz się do gorącego pieca, to nie zmysł wzroku informuje Cię, że piec jest gorący. Ani zmysł słuchu, ani też zmysły smaku oraz zapachu nie przyczyniają się do rozpoznania faktu, że piec jest gorący. Natomiast w miarę zbliżania się do pieca, Twoje komórki odczuwania temperatury, które znajdują się w Twoim ciele, informują Cię, że piec jest gorący. Urodziliśmy się wyposażeni w system wrażliwych i wysoko rozwiniętych narządów, które dokonują przekładu wibracji na język wrażeń. Te narządy pomagają ci w zrozumieniu i określeniu Twoich doświadczeń. Używasz swoich pięciu zmysłów, by interpretować swoje fizyczne doświadczenia. Od chwili narodzin wyposażony zostałeś w inne narządy odczuwania, w emocje. Są one kolejnymi wibracyjnymi interpretatorami doświadczeń, które są Twoim udziałem podczas życia. Emocje są wskaźnikami centrum przyciągania. Emocje w każdym momencie wskazują na wibracyjną treść Twojej istoty. Kiedy stajesz się ich świadomy, uświadamiasz sobie również wibracje, które tworzysz. Kiedy połączysz swoją wiedzę o działaniu prawa przyciągania ze świadomością wibracji, które tworzysz w chwili obecnej, Wówczas osiągasz kontrolę nad energią punktu przyciągania. Posiadając taką wiedzę, możesz kształtować w dowolny sposób swoje życiowe doświadczenia. Twoje emocje, bezpośrednio i niezawodnie, określają twoją relację ze źródłem. Ponieważ dostarczają ci wszelkich niezbędnych informacji o twojej relacji ze źródłem. Nazywamy je często systemem emocjonalnej orientacji. Kiedy podjąłeś decyzję o wejściu w to fizyczne ciało, w pełni rozumiałeś swoje odwieczne połączenie ze źródłem energii. Wiedziałeś też, że Twoje emocje będą stałymi wskaźnikami, które pomogą Ci określać Twoje bieżące relacje ze źródłem energii. Zrozumienie tych faktów uwalnia cię od wewnętrznego pomieszania i od podejmowania zbędnego ryzyka. Pojawia się w związku z tym poczucie radości i przeżywania życiowej przygody. Emocje są wskaźnikami twego związku ze źródłem energii. Emocje wskazują, w jakim stopniu połączyłeś się ze źródłem. Nigdy nie nastąpiło całkowite zerwanie twego połączenia ze źródłem. Jednak dokonywane przez ciebie wybory myśli, którym dawałeś swoją uwagę, utworzyły pewne kontinuum twego związku ze źródłem niefizycznej energii. Źródło reprezentuje ciebie prawdziwego. Wraz z upływem czasu i wraz z nabywaniem praktyki, będziesz w każdym momencie wiedział, w jakim stopniu połączyłeś się ze swoją prawdziwą naturą. Jeżeli bowiem znajdujesz się w stanie pełnego przyzwolenia na przypływ energii ze źródła, rozkwitasz. Jeżeli nie ma w tobie takiej zgody, Twój rozwój ustaje. Jesteście istotami wyposażonymi w moc, i całkowicie wolnymi w swoim procesie tworzenia. Kiedy posiadacie tę świadomość i skupiacie swoją uwagę na rzeczach, które pozostają w wibracyjnej harmonii z tą świadomością, odczuwacie całkowitą radość. Kiedy jednak wzbudzacie myśli, które stoją w sprzeczności z tą prawdą, odczuwacie przeciwne emocje braku mocy i zniewolenia. Wszystkie Wasze emocje mieszczą się w tym wachlarzu od radości do braku mocy. Użyj swoich emocji, by powrócić do stanu pomyślności i dobrego samopoczucia. Kiedy wzbudzasz myśli, które są zgodne z Twoją prawdziwą naturą, odczuwasz w swoim ciele harmonię. Przykładami tego pozytywnego nastawienia są radość, miłość i poczucie wolności. Kiedy natomiast wzbudzasz myśli, które nie są zgodne z Twoją prawdziwą naturą, odczuwasz w fizycznym ciele dysharmonię. Przykładem tego negatywnego nastawienia są depresja, lęk i poczucie ograniczenia. Formujesz energię w sposób zbliżony do tego, w jaki rzeźbiarze formują z gliny własne dzieło. Formujesz ją poprzez siłę własnej koncentracji, myślenie o pewnych rzeczach, przypominanie pewnych rzeczy i poprzez ich wyobrażanie. Skupiasz energię, kiedy mówisz, kiedy piszesz, kiedy słuchasz, kiedy milczysz, kiedy wspominasz i kiedy tworzysz wyobrażenia. Skupiasz energię poprzez wzbudzanie myśli. Rzeźbiarze poprzez cierpliwy trening uczą się formowania z gliny upragnionego przez siebie dzieła. Podobnie ty możesz nauczyć się formowania energii, która stwarza światy, poprzez koncentrowanie swego umysłu. Rzeźbiarze przy pomocy własnych rąk wczuwają się w materiał i tworzą dzieła wynikające ze swojej wizji. Podobnie Ty możesz użyć swoich emocji, aby odczuć swoją drogę do dobra. Trzy kroki, które wiodą do spełnienia pragnień. Proces twórczy można ująć prosto. Składa się on z trzech kroków: krok pierwszy praca, którą Ty wykonujesz prosisz. Krok drugi, praca, która nie należy do ciebie, otrzymujesz odpowiedź. Krok trzeci, praca, którą ty wykonujesz, musisz pozwolić tej odpowiedzi na połączenie się z Twoją istotą. Krok pierwszy prosisz. Ten krok wiąże się z naturalnym procesem rodzenia się Twoich preferencji. Wszystkie Twe pragnienia, subtelne, jak też jasne, precyzyjne i żywe, wynikają z bogatych doświadczeń życia codziennego. Pragnienia czy prośby są naturalnym produktem ubocznym Twego kontaktu ze środowiskiem bogatym w kontrasty i zdarzenia. Krok pierwszy pojawia się w sposób naturalny. Krok drugi. Wszechświat, Wszechświat odpowiada. Ten krok jest dla ciebie czymś łatwym, ponieważ nie jest to w ogóle Twoja praca. Krok drugi jest pracą niefizyczną, jest działaniem mocy Boga. Wszystkie rzeczy, o które prosisz, drobne i wielkie, są natychmiast odczytywane i w pełni ofiarowane bez żadnych wyjątków. Każdy składnik Twojej świadomości ma zdolność do formułowania próśb. Prośby każdego składnika Twojej świadomości są uwzględniane i pojawia się na nie bezpośrednia odpowiedź. Prosisz i jest Ci dane. Za każdym razem. Twoje prośby są czasami wypowiadane przy pomocy słów. Jednak częściej emanują one z ciebie wibracyjnie. Stanowią strumień osobistych preferencji, które są ze sobą wzajemnie powiązane. W naturalny sposób pojawiają się pragnienia oraz życzenia. Na każde pytanie jest udzielana odpowiedź. Żadna modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Wiele osób może sprzeciwiać się tym prawdom. Przytaczają one ze swego doświadczenia przykłady niespełnionych pragnień. Te osoby jednak nie wykonały bardzo ważnego trzeciego kroku. Bez wykonania tego kroku możemy nie zauważyć istnienia kroku pierwszego oraz kroku drugiego. Krok trzeci pozwalasz odpowiedzi na połączenie się z Twoją istotą. Krok trzeci stanowi zastosowanie sztuki przyzwalania. Jest to krok, przy pomocy którego dostrajasz wibracyjną częstotliwość swojej istoty do wibracji swego pragnienia. Na podobnej zasadzie twój odbiornik radiowy musi zostać dostrojony do częstotliwości stacji nadawczej, której chcesz słuchać. Nazywamy to sztuką przyzwalania. Jeżeli nie wejdziesz w klimat odbioru, Twoje prośby, mimo że spotkały się z odpowiedzią, mogą Ci się wydawać pozostawione bez odpowiedzi. Wydaje Ci się, że Twoje modlitwy nie zostały wysłuchane, a Twoje pragnienia nie zostały spełnione. Nie dzieje się to jednak dlatego, że Twoje życzenia nie zostały wysłuchane, ale z tego powodu. Że nie dostroiłeś się wibracyjnie. Nie pozwoliłeś odpowiedzi, by weszła do twego wnętrza. Każde zjawisko składa się z dwóch części. Chciane i niechciane. Każde zjawisko w rzeczywistości składa się z dwóch części. Z tego, czego pragniesz, i z tego, czego nie chcesz. Często jeżeli nawet wierzysz, że myślisz o czymś, czego pragniesz, w rzeczywistości myślisz o czymś zupełnie przeciwnym. Inaczej mówiąc, Twoje myślenie może wyglądać następująco: Chcę być zdrowy, nie chcę być chory, chcę mieć finansowe bezpieczeństwo, nie chcę doświadczać braku pieniędzy, chcę wejść w dobrą relację, nie chcę pozostawać sam. To, co myślisz i to, co otrzymujesz, pozostaje w doskonałej wibracyjnej harmonii. Może to być bardzo pomocne, kiedy znajdziesz związek pomiędzy tym, o czym myślisz, a tym, co pojawia się w Twoim życiu. Jeszcze lepiej, jeżeli jesteś w stanie odkryć, dokąd zmierzasz, zanim tam dotrzesz. Kiedy zrozumiesz swoje emocje oraz ważne przekazy, które od nich otrzymujesz, nie będziesz musiał czekać, aż coś się zamanifestuje w Twoim doświadczeniu. Na podstawie swoich uczuć będziesz mógł określić, gdzie dokładnie zmierzasz. Twoja uwaga musi spoczywać na rzeczy, a nie na jej braku. Twórczy proces zachodzi niezależnie od tego, czy jesteś tego świadom, czy też nie. Zmienność i kontrastowy charakter Twoich doświadczeń powodują, że rodzą się w Tobie nowe preferencje pragnienia. Ty zaś nawet bez swojej świadomej wiedzy przesyłasz je dalej jako prośby. W momencie, gdy wysyłasz swoje preferencje, pragnienia, Źródło energii otrzymuje Twoje wibracyjne prośby. Na zasadzie prawa przyciągania tworzone są natychmiastowe odpowiedzi, do których musisz się wibracyjnie dostroić. Może Ci się wydawać, że nie nadeszła odpowiedź na Twoje pragnienia. Dzieje się tak, ponieważ często istnieje pewna odległość czasowa pomiędzy krokiem pierwszym, prośba, a krokiem trzecim. Przyzwolenie. Czyste pragnienie emanuje z ciebie w wyniku Twoich rozważań, które dotyczyły sytuacji istniejących w Twoim życiu. Często zamiast dać swoją uwagę po prostu samemu pragnieniu, skupiasz się ponownie na sytuacji, która spowodowała pojawienie się pragnienia. Z tego względu Twoja wibracja bardziej dotyczy przyczyny, która wywołała Twoje pragnienie niż samego pragnienia. Weźmy pewien przykład. Twój stary samochód coraz częściej potrzebuje napraw. Zauważasz, że traci on swoje piękno. Pragniesz nowego samochodu. Kiedy uczucie pewności, które przynosi obraz nowego, solidnego samochodu, zakorzenia się w tobie, pragnienie zostaje wysłane w przestrzeń i dociera do źródła. Źródło otrzymuje tę informację i natychmiast odpowiada na nią. Z tego powodu, że nie jesteś świadomy istnienia praw wszechświata oraz nie znasz trzystopniowego procesu twórczego, popełniasz błąd. Zamiast zwrócić swoją uwagę na świeże pragnienie i skupić się na idei pięknego, nowego samochodu, w ten sposób osiągnąłbyś wibracyjną harmonię z Twoją nową ideą. Zwróciłeś ponownie uwagę na pojazd, którym obecnie jeździsz. Zaczynasz uzasadniać, dlaczego pragniesz nowego samochodu. Ten stary samochód już mi nie pasuje, stwierdzasz. Nie rozpoznajesz, że patrząc na stary samochód, kierujesz ponownie nań swoje wibracje, zamiast na nowy samochód, którego pragniesz. Naprawdę potrzebuję nowego samochodu wyjaśniasz wskazując na wygięcia, pęknięcia i niesolinną pracę starego samochodu. Wraz z każdym stwierdzeniem, które stanowi uzasadnienie tego, że potrzebujesz nowego samochodu, nieświadomie wzmacniasz wibrację twojej nieprzyjemnej bieżącej sytuacji. Jeżeli tak postępujesz, oddalasz się od wibracyjnej harmonii z Twoim nowym pragnieniem. Oddalasz się też od tego, o co prosisz. Jak długo jesteś bardziej świadomy tego, czego nie chcesz w określonej sytuacji, to, czego chcesz, nie może przyjść do Ciebie. Inaczej mówiąc, jeżeli myślisz przede wszystkim o nowym, pięknym samochodzie, stopniowo torujesz drogę do jego posiadania. Jeżeli natomiast głównie myślisz o swoim niesolidnym, starym samochodzie, nie przybliżasz się bynajmniej do swego nowego, solidnego samochodu. Może wydawać ci się to trudne, by zauważyć różnicę pomiędzy myśleniem o Twoim nowym samochodzie, a koncentrowaniem się na samochodzie starym. Kiedy jednak staniesz się świadomy systemu orientacji emocjonalnej. Bardzo łatwo to osiągniesz. Teraz masz w ręku klucz do tworzenia każdego pragnienia. Zrozumiałeś, że każda myśl tworzy punkt przyciągania, i że sposób, w jaki odczuwasz, wskazuje na stopień, w jakim posługujesz się przyzwalaniem lub oporem. Teraz masz w ręku klucz który daje możliwość tworzenia wszystkiego, czego pragniesz. Nie jest możliwe, abyś konsekwentnie odczuwał pozytywne emocje w stosunku do określonego przedmiotu, a w efekcie otrzymał negatywne rezultaty. Podobnie jak nie jest możliwe, abyś konsekwentnie odczuwał negatywne emocje i otrzymał pozytywne rezultaty. Sposób, w jaki odczuwasz, Informuje cię, czy przyzwalasz na przejawienie się Twego naturalnego dobra, czy nie. Chociaż nie istnieje źródło chorób, możesz tworzyć myśli, które nie pozwalają na naturalny przepływ dobrego samopoczucia. Choć nie istnieje źródło ubóstwa, możesz tworzyć myśli, które nie pozwalają na swobodny przepływ obfitości. Dobro ciągle puka do Twoich drzwi i jeżeli nie tworzysz myśli, które opóźniają lub utrudniają jego nadejście, możesz doświadczać dobrostanu we wszystkich obszarach swego życia. Nie ma to znaczenia, w jakim znajdujesz się położeniu względem rzeczy, których pragniesz. Jeżeli będziesz zwracać uwagę na swoje uczucia, jeżeli będziesz przemieniał swoje myśli na takie, które sprowadzają lepsze uczucia, ponownie osiągniesz harmonię z dobrem, który jest Twoim naturalnym stanem, pamiętaj, że jesteś przedłużeniem czystej, pozytywnej, niefizycznej energii. W im większej pozostajesz wibracyjnej harmonii z tym, kim jesteś, tym lepiej się czujesz. Podajemy przykłady. Kiedy coś doceniasz, Wchodzisz w wibracyjną harmonię z tym, kim naprawdę jesteś. Kiedy kochasz kogoś lub siebie samego, wchodzisz w wibracyjną harmonię z tym, kim naprawdę jesteś. Jeżeli jednak koncentrujesz się na wadach własnych lub innej osoby, w tym momencie tworzysz wibracje, które nie są zgodne z tym, kim naprawdę jesteś. Negatywne emocje, które odczuwasz, wskazują na to, że wprowadziłeś wibrację oporu, że nie przebywasz już w stanie przyzwolenia, nie pozwalasz na zaistnienie czystego połączenia pomiędzy sobą fizycznym, a niefizyczną częścią siebie samego. Często określamy tę niefizyczną część mianem wewnętrznej istoty lub źródła. Nie jest ważne, czy nazywasz to źródłem energii, czy też siłą życia. Ważne jest to, że jesteś świadomy tego, że czasami pozwalasz na pełne połączenie ze źródłem, a czasami ograniczasz to połączenie. Wskaźnikami, które pozwalają na stwierdzenie, jaka jest Twoja postawa wobec źródła, są Twoje emocje. Dzięki praktyce staniesz się radosnym i rozważnym twórcą. W miarę, jak będziesz zwracał baczną uwagę na swoje uczucia, coraz bardziej będziesz nawiązywał relacje ze źródłem energii. Staniesz się z czasem zdyscyplinowanym, pełnym radości rozważnym twórcą. Dzięki praktyce będziesz mógł osiągnąć świadomą kontrolę twórczej energii. Podobnie jak wprawny rzeźbiarz, będziesz czerpał radość z procesów formowania tej energii. Będziesz posługiwał się energią, która tworzy światy i spożytkował ją na własne twórcze przedsięwzięcia. W Twoim kontakcie z energią twórczą pojawiają się dwa ważne czynniki. Po pierwsze, intensywność i szybkość tej energii, po drugie, stopień, w jakim wyrażasz na nią zgodę bądź też stawiasz opór. Pierwszy czynnik wiąże się z ilością czasu, który poświęciłeś na rozważanie swego pragnienia, a także z tym, w jakim stopniu twoje pragnienie zostało sprecyzowane. Inaczej mówiąc, jeżeli pragnąłeś czegoś od dłuższego czasu, nagromadzona energia jest o wiele silniejsza niż wówczas, gdy myślisz o tym po raz pierwszy dzisiaj. Jeżeli podczas określania swego pragnienia posługiwałeś się zasadą kontrastu, to nagromadzona energia stała się o wiele silniejsza. Jeżeli pragnienie osiągnęło dostateczną moc i prędkość, można wtedy łatwo posłużyć się drugim czynnikiem przyzwoleniem oraz oporem. Jeżeli myślisz o czymś, czego pragnąłeś od dłuższego już czasu, a jednocześnie zauważasz, że jak dotąd Twoje pragnienie nie spełniło się, mogą się w Tobie pojawić silne negatywne emocje. Myślałeś bowiem o czymś, co posiada silną energię. A jednocześnie nie jesteś w wibracyjnej harmonii z tym zjawiskiem. Jeżeli jednak myślisz o czymś, czego pragnąłeś od dłuższego czasu, a jednocześnie wyobrażasz sobie, że się to wydarzyło, wtedy twoje emocje będą pozytywne. Analizując swoje emocje, możesz stwierdzić, czy nastąpiło spełnienie twojego pragnienia, czy też nie. Możesz przekonać się, czy pozwalasz na spełnienie twego pragnienia, czy też stawiasz temu opór. Czy w danym momencie wspierasz proces, czy też tworzysz przeszkody. Myśli nie należy kontrolować. Należy je odpowiednio ukierunkować. Wysoko rozwiniętym pod względem technologicznym społeczeństwie macie dostęp informacyjny do wszystkiego co wydarza się na całej kuli ziemskiej. Jesteście bombardowani przez myśli oraz idee, które czasami wydają się wywierać niekorzystny wpływ na Wasze osobiste doświadczenia. Pomysł, by kontrolować własne myśli w sytuacji, gdy napływa do nas wiele innych myśli, wydaje się niemożliwy do realizacji. Zamiast tego dajemy swoją uwagę temu, co jawi się przed nami. Nie zachęcamy Was do podejmowania się zadania kontroli własnych myśli. Zamiast tego polecamy Wam czynienie wysiłków, by w mniejszym lub większym stopniu prowadzić własne myśli, ukierunkowywać je. Rzecz cała nie dotyczy w istocie tak bardzo prowadzenia myśli, ile raczej kierowania się ku odpowiednim uczuciom. Posuwanie się drogą, na której zmierzamy do odczuwania określonych emocji, prowadzi także do pojawienia się odpowiednich myśli, które są w wibracyjnej zgodzie z tym, co uważasz za dobre. Prawo przyciągania w automatyczny sposób, na zasadzie działania magnetycznego, przyciąga i organizuje twoje myśli. Rozumienie prawa przyciągania i rozważne używanie go. Jest szczególnie pomocne w ukierunkowywaniu własnych myśli. Pamiętaj, że ilekroć dajesz uwagę określonej myśli, ta myśl staje się aktywna, wkracza następnie ze swym działaniem prawo przyciągania. Oznacza to, że do myśli, którą zaktywizowałeś, dołączają się kolejne myśli o podobnej do niej wibracji. W ten sposób pierwotna myśl, Staje się bardziej wyraźna, nabiera mocy i siły przyciągania. Myśl, na której skupiasz się, staje się myślą dominującą. Kiedy w sposób konsekwentny skupiasz uwagę na określonym przedmiocie, dokonujesz odpowiedniej wibracyjnej aktywizacji. W ten sposób wyłania się dominująca myśl. Kiedy to nastąpi, zaczynają manifestować się rzeczy, które są zgodne z Twoją dominującą myślą. Na podobnej zasadzie, na której Twoja pierwotna myśl przyciągała inne, odpowiadające jej myśli, przejawią się rzeczy, które pozostają w zgodzie z Twoją dominującą myślą: artykuły prasowe, rozmowy z przyjaciółmi, osobiste obserwacje. Proces przyciągania stanie się bardzo oczywisty. Kiedy Twoja skoncentrowana uwaga dostatecznie zaktywizowała w Twoim wnętrzu dominującą wibrację, w Twoim osobistym doświadczeniu zaczną pojawiać się rzeczy, zarówno chciane, jak też niechciane, zgodne z tą dominującą wibracją. Takie jest prawo. W jaki sposób możesz stać się rozważnym twórcą? Pamiętaj, że możesz osiągnąć korzyści, jeśli przywiązujesz uwagę do swoich emocji. Musisz najpierw zaakceptować fakt, że istnieje jedynie przepływ w strumieniu dobra. Możesz zgodzić się lub nie na jego przepływ. Kiedy zgadzasz się, czujesz się dobrze. Kiedy natomiast nie zgadzasz się, czujesz się chory. Inaczej mówiąc, istnieje jedynie strumień dobra, na który wyrażasz zgodę lub też któremu sprzeciwiasz się. Uczucia informują Cię o Twoim wyborze. Jesteś powołany do tego, by rozkwitać. Jesteś powołany do tego, by czuć się dobrze. Jesteś kochany. A dobro nieustannie napływa do ciebie. Jeżeli pozwolisz mu napływać, przejawi się ono na różne sposoby w twym osobistym doświadczeniu. To, czemu dajesz swoją uwagę, pulsuje energią wibracji. Kiedy w dalszym ciągu utrzymujesz swoją uwagę na tym przedmiocie, zaczynasz wibrować tak, jak on wibruje. Za każdym razem, kiedy się na tym skupiasz i za każdym razem, kiedy tworzysz wibracje, czujesz, że kolejne powtórzenia przychodzą coraz łatwiej. Rozwinąłeś pewien rodzaj wibracyjnej skłonności. Jest to podobne do dowolnego ćwiczenia. Kolejne powtórzenia stają się coraz łatwiejsze. Jeżeli przez określony czas skupiasz się na tej myśli i praktykujesz określoną wibrację, formujesz to, co nazywacie przekonaniem. Przekonanie stanowi wibrację, którą dostatecznie długo praktykujesz. Jeżeli utrzymujesz wystarczająco długo w swoim umyśle określoną myśl, to wówczas Prawo przyciągania kontaktuje Cię z pełną siłą wibracji Twojego przekonania. Teraz prawo przyciągania zaakceptowało to przekonanie jako centrum przyciągania i przynosi Ci rzeczy, które są zgodne z podstawową wibracją. Pojawiają się więc doświadczenia życiowe, które są zgodne z pielęgnowanymi przez Ciebie myślami. Dochodzisz wtedy do wniosku tak. To jest prawda. Być może określenie prawda jest właściwe. My jednak używamy słowa przyciąganie lub kreacja. To, czemu poświęcasz swoją uwagę, może stać się prawdą. Prawo przyciągania mówi, że tak musi się stać. Twoje życie, podobnie jak życie każdej innej osoby, jest odbiciem dominujących myśli. Nie ma w tym względzie żadnych wyjątków. Czy podjąłeś decyzję, by kierować swoimi myślami? Aby stać się odpowiedzialnym twórcą własnych doświadczeń, musisz stać się osobą, która decyduje się kierować własnymi myślami. Kiedy bowiem świadomie określasz kierunek własnych myśli, tworzysz również centrum przyciągania. Nie możesz kontynuować swoich dyskusji, obserwacji i utrzymywać tych samych przekonań, a jednocześnie zmieniać swoje centrum przyciągania. Podobnie jak nie możesz, o czym wcześniej mówiliśmy, nastawić swoje radio na częstotliwość 630 AM i odbierać stację radiową, która nadaje na częstotliwościach 101 FM. Wibracyjne częstotliwości muszą być ze sobą zgodne. Każda emocja, którą odczuwasz, pozostaje w zgodzie lub niezgodzie ze źródłem energii. Twoje emocje są wskaźnikami wibracyjnych niezgodności pomiędzy Twoją fizyczną istotą a Twą wewnętrzną istotą. Kiedy zwracasz uwagę na te emocje i próbujesz skupiać się na myślach, które przyciągają dobre uczucia, używasz systemu emocjonalnej orientacji w sposób zgodny z pierwotną intencją, która zaistniała jeszcze zanim zdecydowałeś się wejść w to ciało fizyczne. Twój system emocjonalnej orientacji stanowi klucz, który umożliwi Ci zrozumienie wibracyjnych treści. Pomoże Ci też określić położenie Twego Centrum Przyciągania. Dokonanie rozróżnienia pomiędzy rzeczywistą myślą dotyczącą tego, czego pragniesz, a myślą dotyczącą braku jest czasami trudne. Natomiast dokonanie rozróżnienia pomiędzy emocjonalną reakcją na myśl o pragnieniu oraz emocjonalną reakcją na myśl o braku tego pragnienia. Jest bardzo proste. Czujesz się doskonale, gdy jesteś całkowicie skoncentrowany na swoim pragnieniu, a tworzone przez ciebie wibracje odzwierciedlają to. Czujesz się natomiast okropnie, gdy koncentrujesz się na braku czegoś, czego naprawdę pragniesz. Twoje emocje zawsze cię informują, co robisz ze swymi wibracjami. Twoje emocje zawsze informują Cię o tym, gdzie znajduje się Twoje centrum przyciągania. Zwracając uwagę na własne emocje oraz na myśli, które wywołują emocje, możesz świadomie wprowadzić siebie w taką częstotliwość wibracji, która pozwoli Ci na spełnienie każdego pragnienia. Czy możesz zaakceptować siebie samego jako wibrującą istotę? Większość naszych fizycznych przyjaciół nie potrafi ujmować swego życia w terminach wibracji. Podobnie jak nie jest przyzwyczajona, by myśleć o sobie jako o radiowym nadajniku oraz odbiorniku? Wszyscy jednak istniejecie w wibrującym wszechświecie i jesteście energią. Wibracją i elektrycznością. Kiedy wyrazisz zgodę na to nowe ujęcie i zaczniesz akceptować siebie jako wibrującą istotę, która przyciąga wszystkie rzeczy pojawiające się w polu doświadczenia, wtedy rozpoczniesz wspaniałą podróż celowego tworzenia. Jeżeli zaczniesz rozumieć związek pomiędzy tym, o czym myślisz, tym, co czujesz, i tym, co otrzymujesz, jesteś we właściwym miejscu. Teraz trzymasz w dłoniach klucze, dzięki którym możesz dostać się z dowolnego miejsca, w którym znajdujesz się obecnie, do miejsca, w którym pragniesz być. Dotyczy to wszelkiego rodzaju pragnień. Twoja równowaga emocjonalna podlega Twojej kontroli. Większość ludzi wierzy w to, że nie ma kontroli nad swymi przekonaniami. Obserwują rzeczy, które zdarzają się wokół nich i oceniają je. Jednak czują zwykle, że nie mają kontroli nad przekonaniami, które istnieją w nich samych. Ludzie spędzają swoje życie dzieląc rzeczy na kategorie zdarzeń dobrych i złych, chcianych i niechcianych, właściwych i niewłaściwych. Rzadko jednak rozumieją, że posiadają zdolność do kontrolowania swoich osobistych powiązań z tymi zdarzeniami. Nie jest możliwe kontrolowanie sytuacji, które zostały stworzone przez inne osoby. Wiele osób akceptuje pewne sytuacje, które stworzyli inni ludzie, lecz nie jest w stanie zaakceptować innych. W związku z tym podejmują się oni niemożliwego do realizacji zadania. Próbują kontrolować niezależne od nich sytuacje. Używają w tym celu osobistej siły, zbierają się w grupy, by posiąść poczucie większej władzy i kontroli. Starają się utrwalić własną pomyślność, własne dobro, przez próbę kontroli wszelkich okoliczności, które, jak wierzą, mogą temu dobru zagrażać. Jednak w tym wszechświecie, którego istnienie jest oparte o zasadę przyciągania, nie ma takiego zjawiska jak wykluczanie. Im mocniej tacy ludzie przeciwstawiają się rzeczom niechcianym, tym mocniejsze jest ich wibracyjne powiązanie z tymi niechcianymi rzeczami. Tym bardziej też wprowadzają oni niechciane rzeczy w obszar osobistego doświadczenia. W miarę jak coraz więcej niechcianej rzeczy przejawia się w ich doświadczeniu, znajdują oni wsparcie dla własnego przeświadczenia, utwierdzają się w nim, że te niechciane rzeczy były groźne i niebezpieczne od samego początku. Inaczej mówiąc, im bardziej bronisz swoich przekonań, tym bardziej prawo przyciągania umożliwia ci ich potwierdzenie. Czyja prawda jest prawdziwą prawdą? Bacznie obserwując, zauważysz, że to, ku czemu kierujesz myśli, w jakimś momencie przejawia się na planie fizycznym. Inne osoby zauważają przejawy Twoich fizycznych manifestacji, i energia ich uwagi pomaga w rozwoju tych przejawionych form. Wraz z upływem czasu określona przejawiona forma, niezależnie od tego czy jest chciana, czy też nie, jest nazywana prawdą. Chcemy Ci przypomnieć, że dysponujesz absolutną wolnością wyboru odnośnie prawd, które tworzysz w swoim własnym doświadczeniu. Skoro zrozumiałeś, że powodem istnienia każdego doświadczenia jest uwaga, którą dajesz określonemu przedmiotowi, łatwo jest zauważyć, że prawda istnieje tylko dlatego, że dana osoba zaangażowała w nią swoją uwagę. Kiedy mówisz, powinienem skierować swoją uwagę na taką czy taką rzecz, ponieważ jest to prawdą, jest to równoznaczne powiedzeniu, inne osoby kierują swoją uwagę na coś, czego nie chcą, wskutek tego wprowadzają oni niechciane zjawiska do swego doświadczenia. Ponieważ przyciągają oni niechciane zjawiska w pole swych doświadczeń, powinienem postąpić tak samo. Istnieje wiele wspaniałych rzeczy, które Ty czynisz swoimi prawdami. Istnieje też wiele rzeczy, które bynajmniej nie są tak wspaniałe, a jednak czynisz je również swoimi prawdami. Rozważne tworzenie przejawia się w dokonywaniu rozważnych wyborów doświadczeń, które czynisz swoimi prawdami. Aktywizacja Centrum Przyciągania Kiedy wzbudzone przez Ciebie myśli są ogólne i brakuje im skupienia, takie zaczątkowe formy wibracji są niewielkie i nie wykazują dużej siły przyciągania. W tych wczesnych stadiach procesu jeszcze nie przejawiają się fizyczne manifestacje Twojego ukierunkowania uwagi. Chociaż nie dostrzegasz jeszcze bezpośrednich dowodów fizycznego oddziaływania Twoich myśli, to jednak następuje przyciąganie innych myśli, których wibracja jest zgodna z myślami wcześniej przez Ciebie wzbudzonymi. Inaczej mówiąc, Wzbudzona myśl staje się silniejsza, rośnie jej siła przyciągania i przyłączają się do niej myśli o zbliżonej wibracji. W miarę jak określona myśl nabiera siły rozpędu, możesz, kierując swoją uwagę na emocje, zorientować się, czy wibracja tej rosnącej w siłę myśli jest zgodna z energią źródła. Jeżeli jest to wibracja zgodna, pojawiają się przyjemne emocje. Jeśli natomiast wibracja tej myśli nie jest zgodna z energią źródła, pojawiają się uczucia nieprzyjemne. Rozważmy pewien przykład. Kiedy byłeś mały, twoja babcia mogła powiedzieć do ciebie: Jesteś tak wspaniałym dzieckiem, bardzo cię kocham. Twoje życie przyniesie ci wiele satysfakcji i szczęścia, masz wiele talentów i świat z tego skorzysta. Te słowa odczuwałeś dobrze, ponieważ były one zgodne z Twoją prawdziwą istotą. Kiedy ktoś powiedział do Ciebie, jesteś zły, powinieneś się wstydzić, zawiodłeś mnie, nie możesz być taki, te słowa wywoływały w Tobie okropne uczucia. Ich wibracje znacznie różniły się od tego, kim naprawdę jesteś i od tego, co o sobie naprawdę wiesz. To, co odczuwasz, stanowi jasny i dokładny wskaźnik tego, czym pozostajesz w kontakcie ze źródłem energii. Inaczej mówiąc, Twoje emocje informują Cię, czy zezwalasz na kontakt ze źródłem, czy też stawiasz opór. Nastroje jako wskaźniki twojego stanu emocjonalnego. Kiedy pozostajesz w stanie koncentracji na wybranej myśli, w łatwy sposób możesz kontynuować ten proces. Prawo przyciągania powoduje bowiem, że pojawia się jeszcze więcej myśli zbliżonych do tej, na której się skupiasz. Ujmując ten proces w języku emocji, Możemy powiedzieć, że kreujesz określony nastrój czy też postawę. Ujmując ten proces w języku wibracji, można powiedzieć, że wszedłeś na nawykowy, wibracyjny tor, znalazłeś punkt oparcia. Twój nastrój stanowi odpowiednią reprezentację tego, co wprowadziłeś do swego doświadczenia. Twój nastrój lub też ogólne uczucie odnoszące się do określonego przedmiotu stanowi jasny wskaźnik wibracji, które się w tobie utrzymują. Inaczej mówiąc, kiedy na skutek kontaktu z otoczeniem zostaje w tobie zaktywizowany określony proces, Twoje wibracje zmierzają do punktu, w którym najczęściej się znajdujesz, do wibracyjnego punktu oparcia. Weźmy pod uwagę pewien przykład. W okresie Twojego dzieciństwa rodzice doświadczali poważnych kłopotów finansowych. W Twoim domu często pojawiały się rozmowy na temat braku pieniędzy i braku możliwości kupienia pewnych upragnionych rzeczy. Towarzyszyły temu obawy i lęk. Często na Twoje prośby o kupienie czegoś słyszałeś odpowiedzi w rodzaju Pieniądze nie rosną na drzewach, lub nie możesz tego dostać tylko dlatego, że tego chcesz, lub ty, podobnie jak każdy w tej rodzinie, powinieneś się nauczyć bez tego obywać. To normalne. Z powodu wielu lat, w trakcie których byłeś wystawiany na tego rodzaju myśli o braku, twoje nawyki myślowe związane z pieniędzmi, twój punkt emocjonalnego oparcia, znalazł się na poziomie niskich oczekiwań, jeśli idzie o finansowy sukces. Dlatego, ilekroć myślisz o pieniądzach czy obfitości, twój nastrój czy postawa natychmiast przemieniają się w niezadowolenie, obawę lub złość. Zdarzyć się też mogło, że kiedy byłeś dzieckiem, matka twojego przyjaciela zginęła w wypadku samochodowym. Twój ścisły związek z osobą, która doświadczyła tak poważnej dziecięcej traumy, mógł spowodować, że zacząłeś się obawiać o swoich rodziców. Kiedykolwiek wyjeżdżali gdzieś samochodem, przeżywałeś strach, dopóki nie wrócili do domu. Stopniowo rozwinąłeś nawyk wyglęku o dobro tych, których kochasz. Twój punkt emocjonalnego oparcia Stał się związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Zdarzyć się też mogło, że kiedy byłeś nastolatkiem, twoja babcia nagle umarła na atak serca. Przez następne lata często słyszałeś, jak twoja matka wyrażała niepokój spowodowany wysokim prawdopodobieństwem, że to samo może przydarzyć się jej oraz jej dzieciom, włączając w to ciebie. Za każdym razem, kiedy rozmawiano o babci, pojawiał się temat nieoczekiwanego ataku serca. Pojawiały się wówczas emocje, a szczególnie lęk. Chociaż twoje ciało było zdrowe i fizycznie czułeś się dobrze, pojawiał się podskórny niepokój. Wraz z upływem czasu twój punkt emocjonalnego oparcia został powiązany z podatnością na fizyczne choroby. Twoje emocjonalne punkty oparcia mogą się zmieniać. Twoje punkty emocjonalnego oparcia mogą zmieniać się od zasadniczo dobrego samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa do złego samopoczucia i poczucia braku bezpieczeństwa. Może też zachodzić proces odwrotny. Twoje punkty oparcia powstają pod wpływem uwagi którą kierujesz na określony przedmiot i dzięki myślom, które podtrzymujesz. Jednak większość ludzi nie tworzy swoich myśli w sposób celowy. Zamiast tego pozwalają oni, by myśli podążały za zewnętrznymi zdarzeniami. Coś się wydarza, a ludzie to obserwują. Następuje emocjonalna reakcja na to, co zaobserwowali. Ponieważ zazwyczaj czują się oni pozbawieni kontroli nad tym, co obserwują, wyciągają stąd wniosek, że nie mają też kontroli nad swoją reakcją emocjonalną na to, co obserwują. Chcemy, abyście zrozumieli, że macie całkowitą kontrolę nad ustanawianiem punktów oparcia. Chcemy abyście zrozumieli szczególną wartość, którą ma celowe ustanawianie własnych punktów oparcia. Jeżeli oczekujesz czegoś, to się pojawi. Szczegóły tego, co się pojawi, mogą nie być zbieżne z Twoim oczekiwaniem, jednak wibracyjna esencja będzie taka sama. Pozwól, by Twoje uczucia były Twoimi przewodnikami. Warto, abyś pamiętał o kolejnej istotnej kwestii. Jesteś fizycznym przedłużeniem źródła energii. Odwieczny strumień energii płynie ku Tobie i poprzez Ciebie. Tym właśnie jesteś ten strumień płynął zanim fizyczna istota, którą znasz jako siebie samego, narodziła się. ten strumień będzie płynął dalej po tym, jak fizyczna istota, którą znasz jako samego siebie, doświadczy tego, co nazywacie śmiercią. każda żywa istota, zwierzę, człowiek czy roślina, bez żadnych wyjątków, doświadcza tego, co nazywa się śmiercią. Natomiast duch, czyli to, czym naprawdę jesteśmy, jest wieczny. Śmierć jest jedynie zmianą perspektywy odwiecznego ducha. Jeżeli przebywając w ciele fizycznym, świadomie połączycie się z tym duchem, wtedy odczujecie waszą wieczną naturę i nie powstanie lęk przed końcem. Z perspektywy ducha nic się bowiem nie kończy. Nigdy nie przestaniecie istnieć, ponieważ jesteście odwieczną świadomością. Twoje emocje są wskaźnikami jak wiele nagromadziłeś w sobie energii źródła dzięki koncentracji na określonym pragnieniu. Emocje informują cię również, czy twoje myśli związały się głównie z przedmiotem twego pragnienia, czy też z poczuciem jego braku. Na przykład uczucia zaangażowania i entuzjazmu wskazują na to, że bardzo mocno skoncentrowałeś się na pragnieniu. Uczucia wściekłości i chęci zemsty również wskazują na istnienie bardzo silnego pragnienia. Natomiast uczucia znudzenia i letargu informują o bardzo małej koncentracji na pragnieniu. Kiedy naprawdę mocno czegoś pragniesz, Myślisz o tym i odczuwasz przyjemność, kiedy o tym myślisz, wibracje Twojej myśli stają się zgodne z Twoim pragnieniem. Strumień energii ze źródła bez przeszkód czy oporu płynie poprzez ciebie ku Twemu pragnieniu. Nazywamy to przyzwalaniem. Kiedy bardzo mocno czegoś chcesz, a jednocześnie odczuwasz złość, strach lub rozczarowanie. Oznacza to, że skupiasz się na odwrotności swojego pragnienia. Wskutek tego uruchomiłeś wibracje niezgodne ze swoim pragnieniem. Natężenie negatywnych emocji, których obecnie doświadczasz, wskazuje na stopień twojego oporu wobec spełnienia pragnienia. Naucz się zwracać uwagę na swoje uczucia. Kiedy uczucia są silne, niezależnie od tego, czy są one dobre czy złe, Twoje pragnienie jest mocne. Kiedy emocje są słabe, słabe jest także pragnienie. Kiedy Twoje emocje są pozytywne, niezależnie od tego, czy są one mocne czy słabe, przyzwalasz na spełnienie Twojego pragnienia. Kiedy natomiast emocje są negatywne, niezależnie od tego, czy są one mocne czy słabe, nie pozwalasz na spełnienie twego pragnienia twoje emocje stanowią doskonały wskaźnik twego stanu wibracji odzwierciedlają też twoje aktualne centrum przyciągania pomagają ci w stwierdzeniu czy w danej chwili zgadzasz się czy też nie na spełnienie swego pragnienia możesz być przeświadczony że nie możesz kontrolować swoich emocji Możesz też wierzyć, że powinieneś kontrolować własne emocje. Zachęcamy cię jednak do odmiennego podejścia do emocji. Zachęcamy cię do tego, abyś zwrócił uwagę na to, co czujesz i pozwolił swoim emocjom być wartościowymi wskaźnikami. Pojedyncze uczucie informuje cię o czymś istotnym. Kiedy wskaźnik poziomu paliwa w Twoim samochodzie informuje Cię, że zbiornik jest już pusty, nie krytykujesz wskaźnika. Przyjmujesz tę informację i podejmujesz działanie, by zatankować więcej paliwa. Podobnie negatywne uczucie stanowi wskaźnik, że aktualnie wybierane przez Ciebie myśli tworzą wibrację, która nie jest zgodna ze źródłem energii. Informuje cię także, że nie pozwalasz na pełne połączenie ze strumieniem energii. Można powiedzieć, że Twój bak z paliwem jest pusty. Twoje emocje nie stwarzają, lecz informują o tym, co aktualnie przyciągasz. Jeżeli Twoje emocje pomagają Ci rozpoznać, że myśli, jakie wybierasz, nie prowadzą Cię w kierunku, w którym chcesz iść, zrób coś z tym. Popraw swoje połączenie, wybierając myśli, które przynoszą dobre uczucia. Podążaj w kierunku błogości, jest myślą pozytywną. Wiele mówiliśmy o pozytywnym myśleniu i my jesteśmy z pewnością jego orędownikami. Nie mogliśmy przekazać naszym fizycznym przyjaciołom lepszych wskazówek niż ta, by podążali w kierunku błogości. W procesie stałego sięgania po błogość musisz wejść w kontakt ze źródłem energii. Utrzymując stały kontakt, osiągniesz gwarancję pomyślności, dobra. Kiedy jednak życiowe okoliczności powodują, że tworzysz wibracje oddalone od błogości, to wtedy osiąganie błogości staje się niemożliwe. Prawo przyciągania nie pozwala ci na dokonanie wibracyjnego skoku. Nie możesz, nastawiwszy radio na częstotliwość 101 FM, słuchać piosenki nadawanej na 630 AM. Masz zdolność ku temu by kierować swoimi myślami. Masz możliwość, by kierować swoimi myślami. Masz możliwość, by spostrzegać rzeczy takimi, jakimi one są, lub też wyobrażać je sobie takimi, jakimi chciałbyś, aby były. Są to dwie równie potężne metody. Możesz przypominać sobie jakieś wydarzenie, które właśnie zaszło, lub też wyobrażać je sobie zgodnie z własnymi preferencjami. Masz możliwość przypominania zdarzeń, które przynosiły ci zadowolenie, jak też przypominania zdarzeń, które nie były przyjemne. Masz możliwość wyobrażania sobie czegoś, czego chcesz, jak też tego, czego nie chcesz. W każdym z tych wypadków Twoje myśli wytwarzają w Tobie wibracje, które określają położenie Twego Centrum Przyciągania. Następnie okoliczności oraz wydarzenia układają się zgodnie z wibracjami, które wytworzyłeś. Posiadasz zdolność wykierować swoją uwagą zgodnie z własnymi decyzjami. Możliwe więc jest wycofanie swojej uwagi z czegoś, czego nie chcesz, i skierowanie jej na to, czego chcesz. Jeżeli jednak już od dłuższego czasu tworzyłeś określone wibracje, Pojawia się tendencja, by kontynuować ten proces, niezależnie od tego, jak bardzo pragniesz tworzyć inne wibracje. Zmiana wzorca wibracji nie jest trudnym zadaniem, szczególnie jeśli rozumiesz, że możesz to robić stopniowo. Jeśli rozumiesz, w jaki sposób działają wibracje, w jaki sposób wpływają na Twoje doświadczenia, a co najważniejsze, kiedy rozpoznasz co emocje mówią Ci o Twoich wibracjach, możesz dokonywać stałego i szybkiego postępu, aby zrealizować swoje pragnienia. Jeśli znaleźlibyśmy się w Waszej sytuacji, to nie do Was należy sprawianie, by rzeczy się działy. To jest zadanie sił uniwersalnych. Wasze zadanie polega na określeniu czego chcecie. Nie możecie zrezygnować z waszej listy stałych preferencji. Doświadczenie życia pomaga Wam zarówno na świadomym, jak też nieświadomym poziomie określić Wasze preferencje oraz sposoby polepszania życia. Źródło odpowiada na każdą świadomą, jak też nieświadomą prośbę z Waszej strony. Jeżeli przeżyliście doświadczenie, które pomogło Wam wyraźnie zrozumieć to, czego nie chcecie, zrozumieliście także wyraźnie to, czego chcecie. Kiedy jednak w bolesny sposób jesteście świadomi tego, czego nie chcecie, nie jesteście w harmonii z tym, czego chcecie. Nie jesteście też w harmonii wtedy, gdy pragniecie czegoś w otrzymanie czego nie wierzycie. Jeżeli istnieje coś, czego chcecie i czujecie się nieszczęśliwi z tego powodu, że tego nie macie, nie znajdujecie się w harmonii. Kiedy widzicie kogoś, kto to ma, czego pragniecie i odczuwacie przy tym zazdrość, nie jesteście w harmonii. Jeżeli znaleźlibyśmy się na Waszym miejscu, Nasza uwaga zostałaby skierowana na osiągnięcie zgodności ze stworzonymi przez nas pragnieniami i preferencjami. Świadomie poszukiwalibyśmy, kierując się uczuciami, naszej drogi ku harmonii. Twoje naturalne pragnienia nie mogą być pomijane. Wszystkie pragnienia, chęci i preferencje emanują z Ciebie w naturalny i ciągły sposób. Znajdujesz się bowiem na czołowym miejscu w tym wszechświecie. Nie możesz więc pomijać swoich pragnień. Odwieczna natura tego wszechświata powoduje, że Twoje pragnienia wysuwają się na czoło. Ten wszechświat, który znajduje się w ciągłym rozwoju, Opiera się na kilku podstawowych zasadach. Zróżnicowanie zjawisk prowadzi do ich kontemplacji. Kontemplacja prowadzi do pojawienia się preferencji, pragnień. Preferencje pragnienia oznaczają zwracanie się z prośbą. Na prośby zawsze nadchodzi odpowiedź. Kiedy bierzesz pod uwagę własne doświadczenia życiowe, Pojawia się tak naprawdę tylko jedno ważne pytanie: w jaki sposób mogę wejść w wibracyjną harmonię z pragnieniami, które powstają we mnie na skutek doświadczeń życiowych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zwracaj uwagę na to, co czujesz, i uważnie wybieraj myśli. Wybieraj takie myśli, przy których pojawiają się dobre uczucia. Rzeczy, o których wiedziałeś, zanim pojawiłeś się w tym ciele. Ważne jest, abyś pamiętał, że jesteś twórcą, który przybył do tej przestrzenno-czasowej rzeczywistości, aby doświadczać radości. Ta radość płynie z kierowania energii źródła ku Twoim charakterystycznym doświadczeniom życiowym. Kiedy podjąłeś decyzję, by wejść w to ciało, wiedziałeś, że jesteś twórcą i że środowisko Ziemi będzie cię inspirowało do szczególnej twórczości. Wiedziałeś także, że ilekroć będziesz prosił, będzie ci dane. Byłeś głęboko poruszony perspektywą, że będziesz inspirowany do realizowania własnych, specyficznych pragnień. Rozumiałeś, że energia źródła będzie przez ciebie przepływać i dzięki niej osiągniesz spełnienie pragnień. Wiedziałeś również o następujących sprawach. Zmierzając do osiągnięcia radości i dobrego samopoczucia, będziesz równocześnie dążył do realizacji swych pragnień. W procesie realizacji swoich pragnień będziesz doświadczał radości. Na tym ziemskim planie będziesz miał wystarczającą swobodę, by odpowiednio kształtować swoje wibracje. Dzięki temu przyciągniesz piękne doświadczenia życiowe. Dobro jest podstawą tego pięknego wszechświata. Będziesz miał wystarczająco dużo okazji, aby przekształcać swoje myśli w pozytywne doświadczenia życiowe. Dobro dopływa w obfitości. Dlatego nie będziesz odczuwał ryzyka, żyjąc w otoczeniu o wielu sprzecznych tendencjach. Istniejące zróżnicowanie stylów życia pomoże Ci w wyborze Twego specyficznego wzorca. Twoja praca polega na kierowaniu swoimi myślami. W tym procesie następuje rozwój Twego życia. Jesteś wieczystym wyrazem energii źródła. Podstawa, z której pochodzisz, jest dobra. Będziesz mógł pozwolić, by dobro pochodzące z pierwotnego źródła nieprzerwanie przepływało przez ciebie. Nigdy nie będziesz mógł oddalić się od źródła, ani odciąć od niego. Będziesz doświadczał w sposób natychmiastowy emocji, co pomoże ci zrozumieć kierunek twoich myśli. Emocje powiedzą ci, czy posuwasz się w kierunku realizacji swych pragnień, czy też w kierunku przeciwnym. Emocje będą ci w każdym momencie pomagać w sprecyzowaniu, czy pozwalasz sobie na połączenie ze strumieniem dobra. Przybyłeś na tę Ziemię z przeczuciem pięknego życia. Wiedziałeś także, że nie istnieje bezpośrednia manifestacja jakiejkolwiek myśli. Wiedziałeś, że będziesz miał wystarczająco dużo okazji, by kształtować, oceniać i decydować, by cieszyć się twórczym procesem. Czas, który istnieje pomiędzy utworzeniem myśli, a jej fizycznym przejawieniem się, nazywamy buforem czasowym. Jest to piękny okres, kiedy tworzymy myśl, zauważamy swoje emocje i przekształcamy myśl, by pojawiły się jeszcze lepsze uczucia. Pozostajemy w postawie oczekiwania, cieszymy się ze stałego i delikatnego rozwoju procesów, które wiodą do realizacji pragnień. Skoro wiem tak dużo, dlaczego nie odnoszę sukcesu? Sprawujesz całkowitą kontrolę nad własnymi doświadczeniami. Dlatego nie istnieją żadne powody ku temu, abyś nie otrzymał tego, czego pragniesz. Podobnie nie istnieją żadne powody ku temu, abyś otrzymał coś, czego nie pragniesz. Czasami nasi fizyczni przyjaciele nie zgadzają się z tym pełnym mocy stwierdzeniem. Często bowiem nie otrzymują tego, czego pragną, lub też otrzymują to, czego nie pragną. Dlatego twierdzą, że nie są twórcami swoich doświadczeń, bowiem to nie oni spowodowali taki przebieg wypadków. Jeżeli rzeczywiście sprawowaliby kontrolę nad zdarzeniami, potoczyłyby się one w odmienny sposób. Chcemy, abyś wiedział, że zawsze masz wpływ i sprawujesz kontrolę nad swymi doświadczeniami życiowymi. Jedyny powód tego, że w Twoim doświadczeniu pojawia się coś innego niż pragniesz, wiąże się z faktem, że większość swojej uwagi kierujesz ku czemuś innemu niż pragniesz. Czy naprawdę mogę liczyć na prawo przyciągania? Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie. Wraz z upływem czasu i pod wpływem treningu przekonasz się, że prawo przyciągania jest konsekwentne. Nigdy cię nie oszukuje i nie prowadzi do pomieszania, ponieważ to prawo dokładnie odpowiada na wibracje, które stwarzasz. Zamieszanie, jakie powstaje w wielu osobach, wynika z tego, że nie zdają one sobie sprawy z wibracji, jakie tworzą. Tacy ludzie wiedzą, że kierują się określonym pragnieniem. Zauważają także, że nie spełnia się ono. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że większość myśli, jakie tworzą, jest przeciwna spełnieniu pragnienia. Kiedy zrozumiesz działanie Twego systemu emocjonalnej orientacji, nigdy nie będziesz tworzył wibracji w bezmyślny sposób. Osiągniesz także jasną świadomość swoich emocji. W każdym momencie będziesz wiedział, czy myśl, na której aktualnie się skupiasz, prowadzi cię do realizacji pragnienia, czy też nie? Będziesz w ten sposób się uczył odczuwania drogi, która prowadzi cię do realizacji pragnienia. Podstawą twojego świata jest dobro. Możesz mu pozwolić zaistnieć w twoim życiu, lub też nie. Nie zmienia to faktu, że podstawą jest dobro. Prawo przyciągania mówi. To, czemu dajesz swoją uwagę, przejawia się w postaci twego doświadczenia. Możesz być wszystkim, robić wszystko, mieć wszystko. Takie jest prawo. Ale ja nie mogę dostać się z Krakowa do Warszawy. Jeżeli więc to, co mówimy, jest prawdą, a dajemy Wam całkowitą gwarancję, że jest to prawdziwe? Dlaczego tak wiele osób doświadcza tego, czego nie chce doświadczać? Rozważ następującą kwestię. Jeżeli jestem w Krakowie, a chcę dostać się do Warszawy, to w jaki sposób mogę to zrobić? Odpowiedź jest prosta. Niezależnie od tego, jaki sposób podróżowania wybierzesz. Samolotem, samochodem czy pieszo, to kiedy wybierzesz kierunek Warszawy i będziesz kontynuować poruszanie się w tym kierunku, musisz dotrzeć do Warszawy. Jeśli jednak wyruszysz do Warszawy, ale stracisz kierunek i zawrócisz znowu w stronę Krakowa, po czym znów zawrócisz w stronę Warszawy, a następnie ponownie ulegniesz dezorientacji i skierujesz się do Krakowa, Możesz potencjalnie spędzić pozostałą część życia na poruszaniu się do przodu i do tyłu. W efekcie też nigdy nie dotrzesz do Warszawy. Znasz jednak właściwy kierunek, znasz znaki drogowe. Możesz też korzystać z pomocy innych osób. Nie musisz więc utknąć gdzieś w środku drogi pomiędzy Krakowem a Warszawą. Możesz z pewnością przebyć odległość 400 kilometrów, która dzieli te miasta. Chcemy, żebyś zrozumiał, że możesz łatwo przebyć odległość, która dzieli miejsce, w którym się obecnie znajdujesz, od miejsca, w którym pragniesz się znaleźć. Jest to tak proste, jak podróż z Krakowa do Warszawy. Musisz tylko wiedzieć, w jaki sposób możesz określać miejsca, których znajdujesz się w trakcie podróży. Przykładowo trudno jest ci odbyć podróż od finansowego bankructwa ku finansowemu bogactwu, ponieważ nie wiesz, w jakim momencie zawracasz i zmierzasz w przeciwną stronę. Podobnie jedynym powodem, że nie możesz odbyć podróży wychodząc od sytuacji braku relacji ku zaspokajającej cię i spełnionej relacji, której pragniesz jest to, że nie jesteś świadom siły myśli oraz słów, które cię zawracają ponownie do Krakowa. Możesz jasno zrozumieć wszystkie czynniki, które są odpowiedzialne za twoją pomyślną podróż z Krakowa do Warszawy. Jednak nie zrozumiałeś czynników, które warunkują twoją podróż od choroby do doskonałego zdrowia, od braku satysfakcjonującej relacji do jej spełnienia. Czy od trudnej sytuacji finansowej do swobody w tym zakresie? Jeżeli zrozumiałeś jasne komunikaty, jakie przynoszą ci emocje, będziesz też wiedział, w jaki sposób w chwili obecnej posługujesz się swoją myślą. Zawsze będziesz świadom tego, czy w danej chwili zmierzasz w kierunku założonego celu lub pragnienia, czy też nie. Będziesz świadomie odczuwał swoją drogę. Pojawi się jasność, której szukałeś. Nigdy więcej nie poczujesz się zagubiony. Kiedy będziesz wiedział, że poruszasz się w kierunku swoich pragnień, będziesz się mógł nieco rozluźnić i cieszyć wspaniałą podróżą. Jesteś wspaniałą, rozwijającą się istotą we wspaniałym, rozwijającym się świecie. Jest ważne, abyś wiedział następujące rzeczy. Jesteś fizycznym przedłużeniem źródła energii. Świat fizyczny, w którym istniejesz, jest doskonałym środowiskiem, w którym możesz tworzyć. Bogactwo istniejących tu zjawisk pomaga Ci w określeniu Twoich własnych pragnień i preferencji. Kiedy Twoje pragnienie ulegnie krystalizacji, Zaczyna ku niemu płynąć twórcza siła życia. Wszechświat rozwija się. Jest to pozytywny proces. Świadoma realizacja twórczego procesu nie jest konieczna do tego, by on zaistniał. Otoczenie, w którym fizycznie istniejesz, będzie ciągle stymulować nowe pragnienia w innych osobach. Każde pragnienie czy preferencja Niezależnie od tego, jak małe czy duże może Ci się wydawać, jest rozumiane przez wszystko, co jest. Na każde Twoje pragnienie jest przesyłana odpowiedź. Wszechświat rozwija się dzięki temu, że nadchodzą odpowiedzi na wszelkie pragnienia wysyłane przez ludzi. Rozwój wszechświata powoduje różnicowanie się zjawisk. Różnicowanie się zjawisk powoduje rozwój Twych doświadczeń. Rozwój Twych doświadczeń powoduje rozwój Twych pragnień. Rozwój Twych pragnień powoduje, że nadchodzą odpowiedzi. W ten sposób rozwija się wszechświat. Jest to pozytywny proces. Żyjesz więc w środowisku, które pozostaje w odwiecznym rozwoju. To ono wywołuje coraz to nowe pragnienia w Twoim wnętrzu. Źródło natomiast odpowiada na te pragnienia. Otrzymanie tego, o co prosiłeś, tworzy nowy punkt oparcia dla formułowania dalszych próśb. Rozwój wszechświata i Twój osobisty rozwój opierają się na następujących zasadach. Żyjesz w rozwijającym się wszechświecie. Żyjesz w rozwijającym się świecie fizycznym. Jesteś istotą rozwijającą się. Wszystkie te procesy zachodzą niezależnie od tego, czy jesteś ich świadomy, czy też nie. Ten wszechświat ciągle rozwija się, podobnie jak Ty. Jest to pozytywny proces. Świadome uczestnictwo we własnym wspaniałym rozwoju. Chętnie pokazujemy Ci własny punkt widzenia, abyś mógł świadomie uczestniczyć we wspaniałym procesie rozwoju. Twój rozwój jest czymś danym. Rozwój rzeczywistości przestrzenno-czasowej jest czymś danym. Rozwój tego wszechświata jest czymś danym. Jest to o wiele bardziej satysfakcjonujące. Jeśli świadomie i rozważnie uczestniczysz w swoim własnym rozwoju, jesteś twórcą w tym wspaniałym, różnorodnym wszechświecie. Jeżeli potrafisz to sobie wyobrazić, czy też o tym myśleć, wszechświat ma możliwości i zasoby, by dostarczyć ci to. Ten wszechświat jest niczym dobrze zaopatrzona kuchnia, w której znajdują się wszelkie potrzebne składniki. Możesz z nich swobodnie korzystać. W każdej cząsteczce, która znajduje się w tym wszechświecie, możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Możesz też stwierdzić brak. Zależy to od Twojego punktu widzenia, od perspektywy, jaką przyjmujesz. Zależy to od tego, czy skupiasz się na obfitości, czy też na niedostatku. Ukierunkowanie Twojej uwagi uruchamia prawo przyciągania. Jeżeli nie potrafisz określić, czego chcesz, nie będziesz też umiał określić, czego nie chcesz. Jeżeli nie potrafisz określić tego, czego nie chcesz, nie będziesz też potrafił powiedzieć, czego chcesz. Twoje uczestnictwo w życiu powoduje, że kształtują się Twoje preferencje i pragnienia. Faktycznie te preferencje promieniują z Ciebie w każdym momencie. Dzieje się to na wielu poziomach Twojej istoty. Nawet komórki Twojego ciała, które dąży do dobrego samopoczucia, mają własne doświadczenia i promieniują własnymi preferencjami. Każda preferencja, każde życzenie jest rozpoznawane przez źródło i przychodzi odpowiedź. Nie ma w tym procesie żadnych wyjątków. Zaakceptuj niechciane, by pojawiło się to, czego pragniesz. Czasami nasi fizyczni przyjaciele wyrażają życzenie, by wszechświat był mniej zróżnicowany. Tęsknią oni za miejscem, gdzie nie ma tak wielu niechcianych rzeczy, za miejscem, gdzie rzeczy są takimi, jak oni pragną. Zawsze wyjaśniamy, że doświadczenia, w których uczestniczycie w tym fizycznym świecie, nie mogą być sprowadzone do garści dobrych idei. Oznaczałoby to bowiem koniec rozwoju. Ten wszechświat znajduje się w ciągłym rozwoju. Dlatego powinniśmy wyrazić zgodę na wszystkie zjawiska. Aby zrozumieć i doświadczyć tego, czego pragniesz, musisz zrozumieć to, czego nie chcesz. Aby istniała możliwość koncentracji, uwagi i wyboru, muszą istnieć obie strony zjawiska: ta, której pragniemy, i ta, której nie chcemy. Nie pojawiłeś się tutaj, by naprawiać zły świat. Niefizyczna energia przejawia się poprzez Twoje fizyczne doświadczenia. Fizyczne doświadczenia zaś inspirują Twoje myśli. Wchodząc w twórcze doświadczenia, uruchamiasz myślenie, które wybiega poza dotychczasowe nawyki. Podjąłeś decyzję o wejściu w to fizyczne ciało. Zrozumiałeś, że ten fizyczny świat nie jest zły i nie wymaga naprawy. Spostrzegałeś ten świat fizyczny jako otwarte środowisko, w którym ty i każdy człowiek możecie wyrazić się w twórczy sposób. Nie pojawiłeś się tutaj, by powstrzymywać innych ludzi od robienia tego, co oni robią. Przyszedłeś tutaj, by zrozumieć, iż w zróżnicowaniu i skontrastowaniu zjawisk tkwi równowaga. Każda fizyczna istota na Twojej planecie jest Twoim partnerem w procesie tworzenia. Jeżeli zaakceptujesz i uznasz różnorodność przekonań i pragnień, Twoje doświadczenia staną się bardziej satysfakcjonujące, pełne i będziesz rozwijał się. Nie sięgaj po niechciane elementy. Wyobraź sobie, że jesteś kucharzem w doskonale zaopatrzonej kuchni, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne składniki. Powiedzmy, że masz jasne wyobrażenie o tym, jakiego rodzaju danie może zaspokoić twoje pragnienia i rozumiesz też, w jaki sposób należy połączyć dostępne składniki, by otrzymać upragnioną potrawę. Podczas przygotowywania potrawy napotykasz wiele składników, które nie są ci potrzebne. Nie używasz ich, ale też nie przeszkadza ci to, że one istnieją. Po prostu używasz tych składników, które są ci potrzebne. Pozostałe zaś pomijasz. Pewne składniki w tej dobrze zaopatrzonej kuchni pasują do tego, co tworzysz. Inne natomiast nie. Choć dodanie pewnych składników do przygotowywanej przez ciebie potrawy mogłoby ją całkowicie zepsuć, nie oburzasz się na nie. Nie starasz się też usunąć tych składników ze swojej kuchni. Wiesz o tym, że nie znajdą się one w twojej potrawie, jeżeli ich tam nie dodasz. Nie przejmujesz się tym, że istnieje bogactwo kulinarnych składników, ponieważ wiesz, które z nich pasują do Twojej potrawy, a które nie. Istnieje dostateczna przestrzeń dla przejawienia się różnorodnych uczuć i doświadczeń. Zdajesz sobie sprawę z istnienia ogromnej różnorodności doświadczeń i przekonań, które są udziałem ludzi w tym świecie. Nie odczuwasz potrzeby, by pomijać lub kontrolować pewne spośród nich. Zrozumiałeś, że w tym rozwijającym się wszechświecie istnieje dostateczna przestrzeń dla wszelkiego rodzaju myśli i doświadczeń. Mogłeś w celowy sposób podejmować kontrolę nad własnymi twórczymi doświadczeniami, lecz nie miałeś zamiaru kontrolować twórcze doświadczenia innych osób. Różnorodność, która panuje w tym świecie, nie przerażała ciebie, lecz inspirowała. Wiedziałeś bowiem, że jesteś twórcą swych własnych doświadczeń. Zrozumiałeś, że Twój kontakt z kontrastowymi doświadczeniami mógł zainspirować Cię do odnalezienia własnego kierunku. To, że inni mogą dokonywać odmiennych wyborów, nie powoduje, że Ty masz rację. Oni zaś się mylą. Nie jest też tak, że to oni mają rację, a ty się mylisz. Zrozumiałeś wartość różnorodności. Proces, dzięki któremu rozwija się wszechświat. Z bogactwa i zróżnicowania rodzą się Twoje własne pragnienia i preferencje. W momencie, gdy zaistnieją preferencje, zaczynają one uruchamiać na zasadzie prawa przyciągania inne zjawiska. W ten sposób rozpoczyna się rozwój. Jeżeli zwracasz uwagę na swoje uczucia i kontynuujesz koncentrację na pozytywnych myślach, które są związane z Twoimi nowymi preferencjami, życzeniami, stwarzasz nowe pragnienie. Następnie Twoje pragnienie przybiera fizyczne kształty. Wraz z tym następuje rozwój, wejście w szerszą perspektywę. Pojawia się zmiana wibracyjna obejmująca Ciebie i Twoje działania. Przesuwasz się ku nowym warunkom, które uruchamiają nowe preferencje. Obecnie powstają w Tobie nowe pragnienia. W momencie, gdy pojawiają się nowe pragnienia, przyciągają one ku sobie nową energię. I następuje dalszy rozwój. W chwili, gdy zwracasz uwagę na uczucia i wybierasz tylko pozytywne, które wiążą się z Twoimi nowymi preferencjami, tworzysz wibracyjną harmonię. Twoje pragnienia łatwo i swobodnie przejawiają się na płaszczyźnie materialnej w Twoim doświadczeniu. Ten proces powtarza się. Ponownie tworzysz pragnienie. Ponownie osiągasz pozycję, gdzie Twoje wybory stają się jasne. Ponownie znajdujesz się w okolicznościach, gdzie wpływają na Ciebie zróżnicowane czynniki, a to powoduje narodziny nowego pragnienia. W ten sposób właśnie rozwija się wszechświat, a Ty znajdujesz się w wiodącym punkcie tego rozwoju. Istniejące zróżnicowania powodują rodzenie się nieskończonej ilości nowych pragnień. Źródło odpowiada na pojawienie się każdego nowego pragnienia. Ta ekspansja energii ma odwieczny charakter nigdy się nie kończy. Jest to przepływ czystej, pozytywnej energii. Nigdy nie dotrzesz do celu, więc ciesz się podróżą. Kiedy świadomie obserwujesz z własnej twórczej perspektywy, jak każde nowe osiągnięcie prowadzi do pojawienia się nowego pragnienia, zaczynasz rozumieć swój wkład w rozwój tego wszechświata. Pamiętasz też o tym, że nigdy nie zakończysz twórczego procesu, ponieważ Twoja świadomość zawsze będzie koncentrować się na zróżnicowanych warunkach, z których Rodzą się nowe idee oraz nowe pragnienia. Cały wszechświat jest zbudowany właśnie w ten sposób. Zaczniesz wtedy znajdować relaks i odprężenie, gdyż uświadomisz sobie, że jesteś wieczną istotą, że Twoje pragnienia znajdują się w nieustającym ruchu. Uświadomisz sobie również, że każde wzbudzone pragnienie Zawiera w sobie moc przyciągania, na zasadzie działania prawa przyciągania, wszystkiego, co jest niezbędne do rozwoju i spełnienia. Wtedy też uświadomisz sobie, że podstawą wszechświata jest wielkie dobro. Wtedy możesz spocząć w wiecznej naturze Twojej istoty. Wtedy też zaczniesz cieszyć się własną podróżą. Jeżeli stawiasz sobie za cel osiągnięcie wszystkiego, o czego pragniesz, okaże się, że nie jest to możliwe. Natura tego rozwijającego się ciągle wszechświata nie pozwala na osiągnięcie tego rodzaju celu. Nie możesz powstrzymać swojej świadomości. Z głębi twojej świadomości zawsze narodzi się kolejna prośba, a każda prośba zawsze pociąga za sobą kolejną odpowiedź. Twoja wieczna natura przejawia się w ciągłym rozwoju, i ten rozwój niesie za sobą niewyrażalną radość. Odczuwaj równowagę i doskonałość swego otoczenia. Tak więc kontrasty istniejące w tym świecie powodują rodzenie się w Tobie nowych pragnień. Nowe pragnienie promieniuje z Ciebie. Tworzysz wibrację nowego pragnienia. Następnie przychodzi odpowiedź na Twoje pragnienie. Za każdym razem, kiedy prosisz, otrzymujesz. Teraz pomyśl o tym, jak doskonały jest ten proces. Ciągle promieniują z Ciebie nowe idee, które dotyczą poprawy Twoich doświadczeń. Na te idee nadchodzi odpowiedź. Zwróć uwagę na doskonałość istniejącą w tym wszechświecie. Każdy element powszechnej świadomości poprawia swój byt w ten sam sposób, jak ty to czynisz. Każde pragnienie jest rozumiane i nadchodzi na nie odpowiedź. Uznawana jest każda perspektywa i nadchodzi na nią odpowiedź. Odczuwaj równowagę i doskonałość swego otoczenia. Każdy element powszechnej świadomości, nawet świadomość komórki w Twoim ciele. Może domagać się doskonalszej formy istnienia i otrzymać żądaną formę. Ponieważ nadchodzi odpowiedź na każdą prośbę, nie istnieje współzawodnictwo. Ważny jest każdy punkt widzenia. Pod uwagę brana jest każda prośba. Ten zachwycający wszechświat znajduje się w nieustannym rozwoju. Uniwersalne zasoby, które spełniają każdą prośbę, są niewyczerpane. Napływa nieustanny strumień próśb, na które zawsze następuje odpowiedź. Z tego też względu nie ma powodu do rywalizacji. Na każdą bowiem prośbę następuje odpowiedź. Nie jest możliwe, by zasoby, które były przeznaczone dla ciebie, zostały przekazane innej osobie. Nie możesz też w egocentryczny sposób roztrwonić zasobów, które były przeznaczone komuś innemu. Na wszystkie pragnienia nadchodzi odpowiedź. Wszystkie prośby zostają wysłuchane. Nikt nie pozostaje niezauważony, niekochany i niespełniony. Kiedy znajdujesz się w kontakcie z Twoim strumieniem energii, zawsze zwyciężasz. Ktoś inny nie musi przegrywać, abyś ty mógł wygrać. Wystarcza wszystkim. Czasami nasi fizyczni przyjaciele mają trudności z zapamiętaniem tej prawdy, ponieważ w ich doświadczeniu może przejawiać się pewien niedostatek. Mogą też ten niedostatek dostrzegać w doświadczeniu innych ludzi. Jednak to, czego są świadkami, nie jest dowodem na istnienie braku czy niedostatku zasobów. Świadczy to o braku przyzwolenia na otrzymanie zasobów, o które ktoś prosił. Został wykonany krok pierwszy. Prośba została wyrażona. Następnie został wykonany krok drugi. Nastąpiła odpowiedź źródła na wyrażoną prośbę. Nie został jednak wykonany krok trzeci. Zabrakło przyzwolenia. Jeżeli ktoś nie otrzymuje tego, o co prosi, nie dzieje się tak z powodu braku zasobów. Powodem tego może być brak harmonii osoby, która ma w sobie określone pragnienie z własną jej prośbą. Nie istnieje brak zasobów, czy też ich ubóstwo. Nie trzeba współzawodniczyć o zasoby. Istnieje jedynie kwestia przyzwolenia lub też nieprzyzwolenia na to, o co prosisz? W jakim znajdujesz się miejscu, a w jakim pragniesz być? Czy widziałeś system określania pozycji samochodów, który stał się ostatnio popularny GPS? Z anteny, która jest umieszczona na dachu twego pojazdu, jest wysyłany sygnał do satelity. Satelita umieszczony na ziemskiej orbicie określa Twoje aktualne położenie. Kiedy wprowadzisz przy pomocy klawiatury nazwę miejscowości, cel swojej podróży, komputer określi trasę pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem docelowym. Na monitorze pojawi się odległość, którą masz przebyć, jak też najlepsza trasa, którą możesz poruszać się. Kiedy wyruszysz, system będzie przekazywał Ci za pomocą słów lub też napisów instrukcje, dzięki którym dotrzesz do swego nowego celu. System naprowadzający nigdy nie pyta, w jakim miejscu byłeś. Nie pyta też, dlaczego byłeś tam tak długo. Jedynym jego zadaniem pozostaje bowiem udzielenie Ci pomocy, byś mógł się dostać z miejsca, gdzie jesteś. Do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Twoje emocje stanowią podobny system naprowadzający. Ich podstawowym zadaniem jest pomóc ci przebyć odległość od miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz być. Jest to bardzo ważne, abyś wiedział, w jakim miejscu znajdujesz się w stosunku do tego, gdzie chcesz dotrzeć. Możesz bowiem wtedy w skuteczny sposób zbliżyć się do celu swej podróży. Zrozumienie zarówno tego, gdzie jesteś, jak też tego, gdzie chcesz być, jest podstawą, na której możesz oprzeć swoją przemyślaną decyzję o podróży. W swoim fizycznym otoczeniu znajdujesz się pod wpływem wielu czynników. Inni ludzie proszą cię lub też nawet nakłaniają, Byś zachowywał się inaczej. Chcą bowiem, abyś ty pozytywnie mógł wpłynąć na ich doświadczenia. Jesteś otoczony wielością praw, reguł i oczekiwań, które zostały na ciebie nałożone przez innych ludzi. Prawie każda osoba ma swoje zdanie na temat tego, jak powinieneś się zachowywać. Nie jest jednak możliwe, abyś posuwał się po drodze, która wiedzie z miejsca, w którym teraz jesteś, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć, jeżeli będziesz kierował się tymi wszystkimi zewnętrznymi czynnikami. Często znajdujesz się pod wpływem innych osób i jesteś szarpany to w jedną, to w drugą stronę. Wtedy przekonujesz się, że niezależnie od swych intensywnych wysiłków. Nie możesz posuwać się w żadnym sensownym kierunku. Nie jesteś w stanie zadowolić innych osób. Nie możesz także zadowolić samego siebie. Ponieważ byłeś pociągany w tak wiele różnych stron, zazwyczaj gubisz własną drogę do miejsca, w którym chciałeś się znaleźć. Największym darem, jaki możesz przekazać innym, jest Twoje szczęście. Największym darem, jaki możesz dać innym, jest Twoje własne szczęście. Kiedy bowiem znajdujesz się w stanie radości, szczęścia i wdzięczności, jesteś w pełni połączony ze strumieniem czystej i pozytywnej energii, która płynie ze źródła. Jeśli znajdujesz się w stanie połączenia ze źródłem, wtedy każda osoba czy przedmiot, któremu poświęcisz swoją uwagę, Korzysta z tego. Nikt nie może cię zmuszać do robienia rzeczy, które mogą spełniać pragnienia innych. Każdy człowiek ma pełen dostęp do strumienia dobra. Często inni ludzie, którzy nie rozumieją, że mają dostęp do strumienia, cierpią z powodu braku możliwości osiągnięcia dobrego samopoczucia. Proszą Cię, abyś zachowywał się w sposób, który może poprawić ich samopoczucie. Postępowanie takich osób wywołuje w Tobie dyskomfort, bowiem próbują one uczynić Cię odpowiedzialnym za dostarczenie im radości. Jednocześnie tacy ludzie sami siebie nie wolą. Nie potrafią bowiem kontrolować zachowań innych. Jeżeli taka kontrola ma dać im poczucie szczęścia, to naprawdę znajdują się w poważnych tarapatach. Twoje szczęście nie zależy od tego, co robią inni. Twoje szczęście nie jest zależne od działań innych osób, lecz jedynie od Twojej wibracyjnej równowagi. Podobnie szczęście innych nie zależy od Ciebie lecz od ich własnej wibracyjnej równowagi samopoczucie w danym momencie zależne jest bowiem od energii która przepływa przez daną osobę twoje uczucia są jasnym i prostym wskaźnikiem określającym czy zaistniała równowaga pomiędzy twymi pragnieniami a wibracjami które tworzysz najważniejszą dla każdej osoby sprawą w tym wszechświecie jest zrozumienie, w jaki sposób może być uzgodniona wibracja, którą dana osoba tworzy z wibracjami jej pragnień. Twoje uczucia są wskaźnikiem, czy pozwalasz na zaistnienie połączenia ze źródłem, czy też nie. Każde dobre uczucie, każdy pozytywny element, wszelka obfitość, zdrowie, czystość, witalność i dobrobyt. Wszystko to, co uważasz za dobre, zależą od uczuć, których doświadczasz w chwili obecnej. Jest to relacja, jaka zachodzi pomiędzy wibracją Twoich aktualnych uczuć a wibracją Twojej prawdziwej istoty i Twych rzeczywistych pragnień. Każda myśl wpływa na to, czy znajdujesz się bliżej, czy też dalej od swego celu. Możesz odprężyć się i swobodnie przeżywać podróż z Krakowa do Warszawy. Podobnie swobodnie możesz doświadczać swojej podróży od stanu finansowego zagrożenia do poczucia bezpieczeństwa finansowego, od choroby do zdrowia, od pomieszania wewnętrznego do stanu jasności. W trakcie podróży z Krakowa do Warszawy nie będziesz natrafiał na niespodzianki. Znasz bowiem drogę pomiędzy tymi miastami, wiesz w jakim miejscu się znajdujesz, wiesz także w jakim kierunku masz się poruszać. Kiedy zrozumiałeś system emocjonalnej orientacji, nigdy ponownie nie popadniesz w stan pomieszania i dezorientacji. Będziesz także odczuwał, czy wzbudzane przez Ciebie myśli zbliżają Cię, czy też oddalają od Twego upragnionego celu? Jeżeli poddasz się jakimkolwiek innym wpływom, traktując je jako wskazówki w swojej podróży, pogubisz się i zejdziesz z drogi. Nikt inny bowiem nie jest w stanie zrozumieć tak, jak Ty, odległości, która dzieli Cię od miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Choć inni nie mogą jasno zrozumieć Twoich pragnień, Ciągle dokładają własne pragnienia do twoich. Tak więc jedynie wtedy, kiedy zwrócisz uwagę na to, co czujesz, możesz podążać właściwą drogą w kierunku swoich celów. Dlaczego powiedzenie nie oznacza powiedzenie tak? Wibrujący wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy nie dajesz określonemu zjawisku czy przedmiotowi swojej uwagi, nie wprowadzasz tego w swoją przestrzeń. Nie możesz jednak wyłączyć niczego, Czemu dajesz swoją uwagę? Ponieważ Twoja uwaga włącza ten przedmiot czy zjawisko w przestrzeń Twoich wibracji. Ten proces zachodzi zawsze i bez żadnych wyjątków. Możesz stopniowo zmieniać częstotliwość swoich wibracji. Podjąłeś decyzję o tym, że chcesz posłużyć się odmienną myślą. Nie oznacza to jednak, że masz skierować swoją uwagę na tę myśl od razu, właśnie w tej chwili. Prawo przyciągania ma coś do powiedzenia na temat myśli, do których chcesz uzyskać dostęp, przebywając w miejscu, w którym znajdujesz się w chwili obecnej. Oczywiście nie istnieją myśli, do których nie miałbyś dostępu, podobnie jak nie istnieje miejsce, do którego nie mógłbyś dotrzeć, niezależnie od tego, gdzie znajdujesz się w chwili obecnej. Nie możesz jednak natychmiast uchwycić się myśli, która ma częstotliwość wibracyjną zupełnie różną od tych myśli, którymi zwykle się posługujesz. Czasami jakiś Twój przyjaciel, który znajduje się obecnie w miejscu, gdzie doznaje o wiele lepszych uczuć, może zachęcać cię, abyś przestał myśleć w tak negatywny sposób i abyś wybrał bardziej pozytywne myśli. Jednak fakt, że twój przyjaciel znajduje się w miejscu, gdzie doznaje pozytywnych uczuć, nie oznacza, że jest on w stanie zabrać cię tam ze sobą. Prawo przyciągania nie pozwoli ci na doznanie wibracyjnej częstotliwości, która jest odległa od częstotliwości, którą zwykle posługujesz się. Jeżeli nawet chcesz poczuć się lepiej, może okazać się, że nie jesteś w stanie sięgnąć po radosne myśli, do których zachęca cię przyjaciel. Chcemy, abyś zrozumiał, że ostatecznie możesz znaleźć taką pozytywną myśl. Jeżeli rozważnie i stopniowo zmienisz częstotliwość swoich wibracji, będziesz mógł utrzymać tę bardziej pozytywną pozycję. Skoro już ją osiągnąłeś. Kiedy będziesz w każdej chwili świadomy poziomu wibracji własnej istoty i zawsze świadomy swego centrum przyciągania, będziesz w stanie sprawować twórczą i świadomą kontrolę nad własnymi doświadczeniami. Jeżeli zrozumiesz, że Twoje emocje udzielają Ci dokładnych informacji zwrotnych na temat poziomu Twoich wibracji, Wtedy możesz podjąć się rozważnego i stopniowego ich dostosowywania. Wybieraj najbardziej pozytywną myśl, jaka znajduje się w Twoim zasięgu. Wybór odmiennej myśli zawsze pociąga za sobą odmienną reakcję emocjonalną. Możesz sobie powiedzieć: Będę wybierał swoje myśli w sposób celowy i dzięki temu poczuję się lepiej. Może to być dla Ciebie dobra decyzja. Jeszcze lepsza decyzja i łatwiejsza do podjęcia może wyglądać następująco. Chcę się czuć dobrze, dlatego wybiorę myśl, która przyniesie dobre uczucia. Jest to Twoja decyzja, by podążać za błogością. Jeżeli jednak będziesz koncentrować się na sytuacji życiowej, która jest daleka od błogości, to ta decyzja pozostanie bezproduktywna. Prawo przyciągania nie może Ci bowiem dostarczyć myśli, która wprowadzi zasadniczą wibracyjną różnicę, dzięki czemu mógłbyś przejść od obecnego stanu oddalenia od błogości do doświadczania błogości. Jeżeli jednak podejmujesz decyzję, że chcesz sięgnąć po myśl, która sprowadza pozytywne uczucia, to możesz to łatwo osiągnąć. Klucz do posuwania się w górę po skali emocjonalnych wibracji polega na byciu świadomym swoich uczuć, byciu na nie wrażliwym. Jeżeli bowiem nie jesteś świadomy tego, co czujesz, nie możesz określić, w jaki sposób poruszasz się po skali. W trakcie swojej podróży z Krakowa do Warszawy możesz wykonać zwrot do tyłu. W kierunku punktu wyjścia, a nie być tego świadomym. Jeżeli jednak dasz sobie czas, by świadomie określić emocje, których właśnie doświadczasz, to doświadczanie bardziej pozytywnych uczuć oznacza, że posuwasz się w kierunku swego celu. Jeżeli natomiast intensyfikują się emocje negatywne, oznacza to, że podążasz w złą stronę. Właściwe posuwanie się po skali emocjonalnych wibracji wiąże się z doświadczaniem uczucia ulgi. Pojawi się ono, kiedy uwalniasz się od myśli stwarzających opór. Zastępujesz je myślami, które są przyzwalające. Strumień dobra zawsze przez ciebie płynie. Im bardziej na to pozwalasz, tym lepiej się czujesz. Im bardziej stawiasz temu opór, tym gorsze jest Twoje samopoczucie. Tylko Ty możesz wiedzieć, jak się czujesz. Kiedy spodziewasz się czegoś, przywołujesz to. Kiedy w coś wierzysz, także to przywołujesz. Podobnie przywołujesz wydarzenia, kiedy się czegoś boisz. Twoja postawa czy nastrój zawsze wskazuje na to, co nadchodzi. Jednak nigdy nie musisz czuć się ograniczony do aktualnego centrum przyciągania. Fakt, że wybrałeś pewne myśli, przekonania, postawy oraz nastroje, posuwając się drogą swego fizycznego życia, nie oznacza, że musisz kontynuować dotychczasowy kierunek ruchu. Posiadasz bowiem twórczą kontrolę nad własnymi doświadczeniami. Jeżeli zwracasz uwagę na system emocjonalnej orientacji, możesz zmienić Twoje centrum przyciągania. Jeżeli nie chcesz już dłużej doświadczać rzeczy, które pojawiały się w Twoim dotychczasowym doświadczeniu, musisz zmienić swoje przekonania. Nie ma tak trudnych sytuacji, których nie mógłbyś zmienić poprzez wybór odmiennych myśli. Jednak dokonywanie wyboru odmiennych myśli wymaga skupienia i praktyki. Jeżeli koncentrujesz myśli i myślisz jak poprzednio, jeżeli masz takie same jak poprzednio przekonania, nic nie zmieni się w Twoim doświadczeniu. Życie jest w ciągłym ruchu, nie możesz więc utknąć. Czasami nasi fizyczni przyjaciele mogą mówić: Utknąłem, znajduję się w tym miejscu od dłuższego czasu i nie mogę się stąd wydostać. Utknąłem. Zawsze wyjaśniamy, że nie jest możliwe pozostawanie w bezruchu, ponieważ energia i życie są zawsze w ruchu. Rzeczy ciągle zmieniają się. Możesz czuć, że utknąłeś, ponieważ ciągle masz takie same myśli. Rzeczy zmieniają się, jednak zmieniają się ciągle w takie same rzeczy. Jeżeli chcesz, by rzeczy zmieniały się w odmienne rzeczy, musisz dopuścić odmienne myśli. W tym celu musisz znaleźć nowe sposoby podejścia do znanych ci zagadnień. Inni ludzie nie mogą zrozumieć Twoich praw oraz uczuć. Inni ludzie często chcieliby ciebie prowadzić. Istnieje nieskończona liczba osób, które mają nieskończoną ilość opinii, reguł, wymagań i sugestii. Wszyscy oni chcą ci powiedzieć, w jaki sposób masz iść przez swoje życie. Jednak żadna z tych osób nie bierze pod uwagę najważniejszej kwestii, która przesądza o realizacji twoich pragnień. Inne osoby nie mogą zrozumieć wibracyjnej treści Twoich pragnień. Nie mogą też zrozumieć wibracyjnej treści miejsca, w którym aktualnie jesteś. Te osoby w żaden więc sposób nie są przygotowane do tego, by Cię prowadzić. Mogą mieć najlepsze intencje i mogą chcieć Twego pełnego dobra, lecz brakuje im wiedzy o Tobie. Wiele działań tych ludzi może mieć bezinteresowny charakter, jednak nigdy nie będą one mogły oddzielić pragnień, które są skierowane do Ciebie od własnych pragnień. Nikt nie wie, co jest dla Ciebie właściwe. Czy pamiętasz o tym, że kiedy ktoś prosi, zawsze otrzymuje? Czy zauważasz doskonałość świata, w którym każda osoba może wybrać własną perspektywę? Wyobraź sobie, że chcesz wziąć udział w warsztatach sztuki przyzwalania organizowanych przez firmę Abraham Hicks. Wiesz, gdzie i kiedy te warsztaty będą się odbywać. Zarezerwowałeś sobie na to czas. Swobodnie podjąłeś właściwe dla siebie decyzje. Spojrzałeś na listę blisko pięćdziesięciu warsztatów, które odbędą się w przyszłym roku. Wybrałeś czas i miejsce zajęć, które Ci najbardziej odpowiada. Zauważyłeś, że jedno seminarium odbędzie się w mieście, w którym mieszkasz, jednak data tego spotkania pokrywa się z datą innego zaplanowanego przez Ciebie zdarzenia. Szukasz więc innych rozwiązań. W ten sposób znajdujesz datę, kiedy ty dysponujesz wolnym czasem. Wtedy właśnie seminarium odbywa się w mieście, które zawsze chciałeś odwiedzić. Telefonujesz więc do firmy Abraham Hicks Publication i rezerwujesz sobie miejsce na warsztacie. Ponieważ nie mieszkasz w mieście, w którym odbędzie się warsztat, uświadamiasz sobie, że będziesz potrzebował jakiegoś miejsca do noclegu oraz środka transportu. Bierzesz pod uwagę własne potrzeby i pragnienia. Decydujesz się na podróż samolotem, ponieważ zaoszczędzisz w ten sposób czas. Wybierasz hotel, który znajduje się kilka ulic dalej od hotelu, gdzie odbędzie się seminarium. Decydujesz się na ten określony hotel, gdyż uczestniczysz w jego akcji promocyjnej i otrzymasz zniżkę w opłacie. Lubisz także ten typ materaców do spania, jakie oferuje wybrana przez Ciebie sieć hotelowa. Kiedy przybywasz do tego miasta, wypożyczasz samochód z ulubionej agencji wynajmu. W drodze do hotelu zatrzymujesz się przy restauracji, która zaspokaja twój apetyt i odpowiada ci pod względem cenowym. Bardzo dobrze zadbałeś o siebie. Rzeczywiście doskonale zadbałeś o organizację swego czasu. Co by się jednak stało, gdyby firma Abraham Hicks Publication zdecydowała, że opierając się na długoletnim doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów, sama zorganizuje Twoje uczestnictwo? Opierając się na informacjach, które otrzymali od tysięcy uczestników swoich warsztatów, zdecydowali się wszystko Ci odpowiednio zorganizować. Organizatorzy założyli, znając twój adres, że będziesz chciał uczestniczyć w seminarium w mieście, w którym mieszkasz. Zapisali cię więc na odpowiednią listę. Wtedy jednak wyjaśniłeś, że w tym terminie masz inne zajęcia. Zmienili więc swoją decyzję i przysłali ci bilet do tego miasta, które ty wybrałeś. Na podobnej zasadzie podjęli oni kolejne decyzje o wyborze linii lotniczych, agencji wynajmu samochodów, hotelu i posiłków. Jednak ich wybory były dalekie od tego, co Cię zadowala. Z o wiele lepszym skutkiem takich wyborów możesz dokonać osobiście. Pamiętając o tym, że każdy, kto prosi, otrzymuje, możemy docenić, jak wspaniałą i właściwą rzeczą jest osobiste dokonywanie wyborów, które dotyczą nas samych. Wszechświat działa bowiem o wiele skuteczniej bez występujących w Twoim imieniu pośredników. Nikt inny nie wie, co jest dla Ciebie dobre. O tym wiesz tylko Ty. Zawsze wiesz w określonym momencie, co jest dla Ciebie najlepsze. Próba ograniczenia wolności drugiej osoby zawsze ogranicza naszą wolność. Tak, kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz. Musisz jednak najpierw wejść w wibracyjną harmonię z tym, o co prosisz. Następnie ta rzecz może przejawić się w Twoim doświadczeniu. Wielu ludzi nie pamięta lub nie wierzy w to, że nadeszła odpowiedź na ich prośby, ponieważ nie uświadamiają sobie tego, co robią na poziomie wibracji. Nie potrafią uświadomić sobie związku, który istnieje pomiędzy ich myślami, napływającymi pod wpływem tych myśli uczuciami oraz materialnymi przejawami tych procesów. Bez tego świadomego połączenia nie możesz wiedzieć, w jakim znajdujesz się miejscu w stosunku do Twego pragnienia. Kiedy czegoś pragniesz i zauważasz, że tego nie masz, Zakładasz, że to czynniki zewnętrzne są za to odpowiedzialne. Nigdy to nie jest jednak prawdą. Nie otrzymujesz upragnionej przez siebie rzeczy tylko z jednego powodu. Twój nawyk myślowy różni się od rzeczy, której pragniesz. Kiedy natomiast stajesz się świadomy siły myśli i własnej zdolności do przyzwalania na pojawianie się rzeczy, których pragniesz, Sprawujesz wtedy twórczą kontrolę nad swymi doświadczeniami. Jeżeli jednak skupisz się głównie na rezultatach, jakie przynoszą ze sobą Twoje skupione myśli, a nie na uczuciach, które są związane z myślami, możesz łatwo zgubić właściwą drogę. Każda rzeczywistość jest tworzona przez skupienie uwagi. Czasami ludzie podejmują z nami dyskusję. Wiesz, Abraham, mówię tylko o tym, co jest. Spotykam się tylko z rzeczywistością zawartą w określonej sytuacji. Informujemy Cię, że uczono Cię spotykać się z rzeczywistością, zanim dowiedziałeś się, że to Ty stwarzasz rzeczywistość. Nie spotykaj się z rzeczywistością, dopóki nie jest to rzeczywistość, którą chcesz stworzyć. Istnieje bowiem tylko taka rzeczywistość, jaką ktoś powołał do życia mocą swojej skupionej uwagi. Ktoś może powiedzieć, jednak jest to prawdziwe zjawisko i dlatego zasługuje na moją uwagę. Natomiast my mówimy, że stwarzasz wszystko, czemu dajesz swoją uwagę. Tworzysz swoją prawdę. Korzystnie jest skupiać uwagę przede wszystkim na swoich uczuciach a tylko niewielką jej część kierować ku zewnętrznym zjawiskom. Kiedykolwiek bowiem koncentrujesz uwagę na rzeczach, przyjmując je takimi, jakimi są, blokujesz rozwój tego, co jest. Wszystkie gromadzone dane statystyczne, które dotyczą ludzkich doświadczeń, opisują jedynie przepływ energii, który miał już miejsce. Te dane nie dotyczą chwili obecnej, rzeczywistości tu i teraz. W waszym współczesnym społeczeństwie jest wiele osób, które gromadzą dane statystyczne dotyczące ludzkich doświadczeń. Takie osoby spędzają całe swoje życie na porównywaniu doświadczeń, na kategoryzowaniu ich jako właściwe bądź niewłaściwe, dobre lub złe. Ważą oni argumenty za oraz przeciw, określają plusy i minusy. W ten sposób podchodzą do kolejnych zagadnień. Rzadko jednak zdają sobie sprawę z tego, że tworzone przez nich wibracje wcale im nie służą. Takie osoby nie odczuwają własnej wewnętrznej mocy, ponieważ ich energia porusza się w odwrotnym kierunku. Skoncentrowali oni swoje życie na nazywaniu zachowań czy doświadczeń tych, z którymi wspólnie mieszkają na tej planecie, a nie na własnej twórczości. Ci ludzie znaleźli się w bardzo niewygodnej pozycji, ponieważ zaczęli wierzyć, że ich szczęście i dobrostan zależne są od zachowania innych osób. Wskazują na ludzi zachowania czy przekonania. I nazywają je niewłaściwymi. Mówią im nie. Nie zdają sobie sprawy z tego, że włączają do swoich doświadczeń wibracje tych rzeczy, których nie chcą. Te osoby nie wiedzą, jak to się dzieje, że niechciane rzeczy wchodzą do ich doświadczenia. Przyjmują w związku z tym pozycję obronną i pełną obaw. Niechciane rzeczy nie mogą wskoczyć do Twojego doświadczenia, jeżeli ich tam nie zaprosisz. Nigdy nie uwolnimy się od niechcianych doświadczeń, jeżeli będziemy kontrolować zachowanie czy pragnienia innych ludzi. Twoja wolność może pojawić się jedynie na drodze odpowiedniego ustawienia wibracyjnego centrum przyciągania. Skoro jesteś pozbawiony wiedzy o prawie przyciągania oraz świadomości tego, co czynisz z własnym wibracyjnym centrum przyciągania, posuwasz się do tego, że próbujesz kontrolować otaczające cię sytuacje. Nie możesz jednak kontrolować wielu otaczających cię sytuacji. Kiedy jednak poznasz zasadę działania prawa przyciągania i kiedy będziesz świadom jakie uczucia wywołują Twoje myśli, nigdy więcej nie będziesz odczuwał strachu, że niechciane rzeczy wkroczą w Twoje doświadczenia. Zrozumiesz, że nic nie może wskoczyć do Twoich doświadczeń bez Twego zaproszenia. Jeżeli nie osiągniesz wibracyjnej harmonii z określonym zjawiskiem, nie może ono wkroczyć do Twoich doświadczeń. Nawet najmniejsze spośród Was istoty, noworodki, tworzą wibracje, na które wszechświat odpowiada. Podobnie jak Wy, dorośli, te małe istoty znajdują się pod wpływem wibracji osób, które je otaczają. Jednak tworzą one swoją własną rzeczywistość. Podobnie jak Wy, te małe istoty nie zaczynają tworzyć swego życia w chwili, kiedy znajdą się w fizycznym ciele? Na długo przed swoimi fizycznymi narodzinami tworzą bowiem za czym tych wydarzeń, które obecnie manifestują się w ich życiu. Istnieje pewien argument, który jest często wnoszony przez naszych fizycznych przyjaciół. Chcą oni zrozumieć swoją relację z wymiarem niefizycznym. Chcą wiedzieć, w jaki sposób znaleźli się tutaj, żyjąc i tworząc? Pytają oni, jak to jednak jest możliwe, że to małe dziecko, które tak mało wie o naszym fizycznym świecie, może być odpowiedzialne za swoje życie? Chcemy, abyś zrozumiał, że to małe dziecko zostało bardzo dobrze przygotowane do życia w Waszym otoczeniu. Podobnie jak ty, urodziło się ono wyposażone w system emocjonalnej orientacji, który pomaga mu w znalezieniu własnej drogi. Te dzieci, podobnie jak ty, radośnie wkroczyły do tej przestrzenno-czasowej rzeczywistości. Zachowują one otwartość i mają chęć podejmować ciągle nowe decyzje. Wchodzą też w kontakt z energią źródła. Nie martw się o nie, nie martw się o nikogo. Dobro, dobrostan jest bowiem zasadą tego wszechświata, niezależnie od tego, z jakiego punktu teraz na ten świat spoglądasz. Pamiętaj, że Twoje emocje mówią Ci wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o Twojej relacji ze źródłem energii. Emocje mówią Ci, jak wiele zgromadziłeś energii źródła która napłynęła do Ciebie w odpowiedzi na Twoje pragnienie. Informują Cię także, czy w tym momencie, na poziomie uczuć i myśli, znajdujesz się w wibracyjnej harmonii ze swoim pragnieniem. Co decyduje szybkość czy przeszkoda? Jeżeli pędzisz swoim pojazdem z szybkością 140 km na godzinę i uderzasz w drzewo, doświadczasz wielkiej katastrofy. Jednak kiedy tym samym pojazdem uderzysz w drzewo przy szybkości 10 km na godzinę, rezultat będzie zupełnie odmienny. A teraz przyjmij, że szybkość twego pojazdu odpowiada sile Twego pragnienia. Inaczej mówiąc, im bardziej czegoś pragniesz, im dłużej skupiasz się na swoim pragnieniu, tym szybciej porusza się energia. W naszej analogii drzewo reprezentuje opór, zaprzeczający myśli, które mogą być w Tobie obecne. Nie jest to przyjemne, gdy wpadniemy na drzewo. Nie jest też przyjemne podtrzymywać silne pragnienie w sytuacji istnienia dużego oporu. Niektóre osoby próbują znaleźć rozwiązanie i zwalniają szybkość swego pojazdu. Inaczej mówiąc, one odrzucają swoje pragnienie lub pragną się od niego uwolnić. Czasami z dużym wysiłkiem mogą w pewnym stopniu rozproszyć energię swego pragnienia. Jednak znacznie lepszym środkiem zaradczym będzie redukcja natężenia oporu. Twoje pragnienie jest naturalnym wynikiem kontrastu, jakich w życiu doświadczasz. Cały wszechświat istnieje po to, by wzbudzać kolejne nowe pragnienia. Jeżeli próbujesz unikać swojego pragnienia, starasz się poruszać w kierunku niezgodnym z uniwersalnymi siłami. Jeżeli nawet jesteś w stanie stłumić przez jakiś czas swoje pragnienie, w twoim wnętrzu rozwinie się jeszcze większa ilość pragnień. Wszedłeś bowiem w to ciało i w ten piękny, zróżnicowany świat z jasną intencją, by skoncentrować energię. Z wielką mocą skupiasz tę energię zgodnie z perspektywą, którą przyjmujesz. W całym wszechświecie nie istnieją rzeczy bardziej naturalne niż twoje nieustające pragnienia. Za każdym pragnieniem stoi pragnienie, by czuć się dobrze. Ludzie trzymają się swoich pragnień z jednej prostej przyczyny: mają nadzieję poczuć się lepiej, kiedy zrealizują to pragnienie. Niezależnie od tego, czy jest to materialny przedmiot, stan fizyczny, relacja, czy też określona sytuacja. W samym centrum każdego pragnienia sytuuje się pragnienie dobrego samopoczucia. Miernikiem twego sukcesu w życiu nie są posiadane rzeczy czy też pieniądze, ale odczuwana głęboka radość. Podstawą życia jest wolność, a jego rezultatem rozwój. Jednak celem życia jest doświadczanie radości. Z tego powodu główne wydarzenia w Twoim życiu nie polegały na zaistnieniu zewnętrznych zjawisk. Dotyczyły one bowiem Twego wewnętrznego samopoczucia. Inaczej mówiąc, przybyłeś do tego fizycznego wymiaru, by określić własne pragnienia, by połączyć się z energią, która stwarza świat. Skierowałeś tę energię na obiekty, które przyciągają Twoją uwagę. Uczyniłeś to nie dlatego, że te obiekty są ważne, lecz dlatego, że akt przepływu energii stanowi podstawę życia. W Twojej postawie pełnej akceptacji nie występuje opór. Pamiętaj, że jesteś przedłużeniem źródła energii. Kiedy pozwolisz na pełne połączenie ze swym źródłem, poczujesz się dobrze. Jeżeli natomiast nie wyrazisz zgody na to połączenie, Twoje samopoczucie będzie gorsze. Jesteś czystą, pozytywną energią. Jesteś miłością. Oczekujesz dobrych rzeczy. Szanujesz i kochasz siebie. Szanujesz i kochasz innych. Docenianie i wdzięczność to Twoja naturalna postawa. Docenienie i miłość do samego siebie są najbardziej istotnymi aspektami, które możesz w sobie wykształcić. Docenienie innych i docenienie siebie są aspektami, które znajdują się w najściślejszym związku wibracyjnym ze źródłem energii. Nie istnieją w tym wszechświecie wartości bliższe źródłu. Kiedy koncentrujesz się na czymś, co doceniasz, nie występują zaburzenia w przepływie Twojej energii. Myśli, które wybierasz, są zgodne z tym, kim jesteś jako źródło energii. W momentach, gdy doceniasz, nie pojawia się opór wobec Twojej prawdziwej natury. W rezultacie pojawiają się uczucia miłości, radości, uczucie docenienia. Czujesz się bardzo dobrze. Kiedy jednak kogoś krytykujesz lub znajdujesz jakąś wadę w sobie, wtedy nie pojawiają się dobre uczucia. Wibracja tej krytycznej myśli znacznie się różni od wibracji twego źródła. Inaczej mówiąc, wybierając myśl, która nie pasuje do tego, kim naprawdę jesteś, możesz odczuwać dysharmonię na poziomie swoich emocji. Kiedy Twoja babcia, która troszczy się o Ciebie i docenia Cię, mówi, jaki jesteś wspaniały, czujesz się bardzo dobrze. Dzieje się tak, ponieważ jej słowa łączą Cię z Twoją prawdziwą naturą. Jeżeli natomiast nauczyciel lub kuzyn ukaże Cię za jakieś zachowanie, poczujesz się źle, ponieważ pojawi się w Tobie myśl, która nie jest zgodna z Twoją prawdziwą naturą. Twoje emocje informują Cię w każdym momencie, czy pozwalasz sobie na połączenie się ze swoją prawdziwą naturą, czy też nie. Kiedy pozwalasz na to połączenie, rozkwitasz. Musisz wykazać się egoizmem, by wejść w kontakt z dobrem. Od czasu do czasu ktoś nas oskarża o to, że uczymy egoistycznej postawy. Zgadzamy się z tym. Naprawdę uczymy egoizmu, ponieważ jeżeli nie wykażesz się wystarczającym egoizmem, by celowo połączyć się z energią Twego źródła, nie będziesz miał niczego, co mógłbyś dać innym. Niektórzy martwią się. Jeżeli egoistycznie osiągnę to, czego pragnę, czy nie odbiorę tego innym? Ten niepokój opiera się jednak na błędnym rozumowaniu, że istnieje jakiś limit, gdy idzie o obfitość dóbr. Takie osoby obawiają się, że jeżeli ukroją sobie zbyt dużo tortu, innym nic nie pozostanie. W rzeczywistości natomiast Tort powiększa się zgodnie z wibracjami, które wytwarzają wasze prośby. Nigdy nie powiedziałeś: Czuję się winny z powodu dobrego stanu mego zdrowia. Zdecydowałem się, że będę chorował przez kilka następnych lat. Chcę w ten sposób pozwolić, by inna osoba, która choruje, mogła skorzystać z części mojego zdrowia. Rozumiesz bowiem, że Twoje dobre samopoczucie w żaden sposób nie pozbawia zdrowia innych ludzi. Istnieje obawa, że osoba egoistyczna może uczynić szkodę innym ludziom. Nie jest to możliwe w przypadku kogoś, kto jest połączony ze źródłem energii, by życzyć innym ludziom zła. Bowiem wibracje źródła oraz wibracje osoby nastawionej negatywnie w stosunku do innych. Są odmienne. Niektórzy mówią: Widziałem wielokrotnego mordercę, który wyglądał na zadowolonego, rozradowanego, nie odczuwał żalu ani skruchy. Mówił on, że cieszy się ze swoich czynów. Nie możecie jednak dokładnie stwierdzić, co on naprawdę czuje. Doświadczacie tylko własnych emocji, które kształtują się w relacji pomiędzy Waszymi pragnieniami, a aktualnym stanem myśli. Nie możecie jednak w żaden sposób, w rzetelny sposób odczuć jego emocji. Zapewniamy Was z niezachwianą mocą, że nikt, kto jest połączony z energią źródła, nie może uczynić krzywdy innym istotom. Ludzie walą pięściami dookoła siebie, jeśli czują się zagrożeni i kiedy są odłączeni od energii źródła. Nigdy nie czynią tego w stanie połączenia. Musisz zrozumieć, że ostatecznym aktem ego jest połączenie z jaźnią. Kiedy to zrobisz, staniesz się czystą, pozytywną energią, która skupia się w tym fizycznym ciele. Jeżeli każda osoba na tej planecie byłaby połączona ze źródłem energii, nie byłoby napaści, nie byłoby zazdrości, poczucia zagrożenia, czy też niekorzystnych uczuć, które wynikają z rywalizacji. Jeżeli każdy zrozumiałby moc swej istoty, nie szukałby okazji do kontrolowania innych. Wszelkie uczucia zagrożenia i nienawiści rodzą się pod wpływem odłączenia się od Prawdziwej natury. Twoje egoistyczne połączenie z dobrem może przynieść jedynie dobro. Chcemy też, abyś zrozumiał następującą kwestię. Abyś ty przeżywał wspaniałe, cudowne doświadczenia, nikt nie musi rozumieć tego, czego się tutaj uczysz. Skoro pamiętasz, kim jesteś i skoro w sposób celowy sięgasz po myśli, które utrzymują Cię w wibracyjnej harmonii z Twoją prawdziwą naturą, Twój świat również osiągnie harmonię. Dobro przejawi się we wszelkich sferach Twoich doświadczeń życiowych. Jeżeli czegoś nie oczekujesz, nie pozwolisz temu zaistnieć. Pamiętaj, że każda emocja wskazuje na to, jak wiele energii zgromadziłeś pod wpływem swego pragnienia. Twoje emocje wskazują także, w jakim stopniu pozwalasz przejawiać się tej nagromadzonej energii, formułując odpowiednie myśli i przyjmując odpowiednie przekonania. Jeżeli odczuwasz silne emocje, pozytywne lub negatywne, oznacza to, że Twoje pragnienie jest skoncentrowane i mocne. Zgromadziłeś w takiej sytuacji dużą ilość energii źródła skierowanej na Twoje pragnienie. Kiedy Twoje silne emocje stają się negatywne, jak depresja, strach czy złość, oznacza to, że przeciwstawiasz się swemu pragnieniu. Jeżeli Twoje silne emocje są pozytywne, jak pasja, entuzjazm, oczekiwanie lub miłość, Oznacza to, że nie stwarzasz oporu wobec swego pragnienia. Wobec tego energia źródła, którą nagromadziłeś dzięki swemu pragnieniu, nie jest kanalizowana w obszarze Twoich wibracji. W ten sposób pozwalasz swemu pragnieniu, by się rozwijało. Z tego w oczywisty sposób wynika, że prawdziwie twórcza sytuacja polega na tym, że bardzo mocno pragniesz czegoś, co, jak wierzysz, jest możliwe do osiągnięcia. Kiedy połączysz w sobie pragnienie oraz wiarę, przekonanie, rzeczy potoczą się szybko i łatwo. Inaczej kwestia wygląda, kiedy pragniesz czegoś, a Twoje przekonanie mówi Ci, że osiągnięcie tego nie jest możliwe. Istnieje w Tobie pragnienie czegoś, czego naprawdę nie oczekujesz. Dostatecznie silne pragnienie może przezwyciężyć słabsze przekonanie. Takie pragnienie nie rozwija się łatwo. Nie wpuszczasz go bowiem do strumienia twego aktualnego doświadczenia. Odczuwanie czystego pragnienia jest przyjemne. Niestety wiele osób myśli, że nieprzyjemne uczucie pragnienia czegoś Czego tak naprawdę nie oczekują, jest prawdziwym pragnieniem. Nie potrafią już rozpoznać uczucia czystego pragnienia, którego doświadczali w młodszym wieku. Odczuwali wtedy uczucie świeżości, chęci i radosnego oczekiwania. Uczucie czystego pragnienia jest zawsze zachwycające. Reprezentowane jest przez wibracje, które wybiegają przed Ciebie w twoją nieznaną przyszłość te wibracje przygotowują grunt pod działanie prawa przyciągania by zorganizować rzeczy dla twego dobra celowa rozważna twórczość polega na rozpoznawaniu swoich emocji następnie należy świadomie pracować nad tworzeniem myśli które przyciągają bardziej pozytywne emocje na tym też polega sztuka przyzwalania. Dlaczego chcesz się tam dostać? Czasami ludzie mówią: Nie jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. Chciałbym być w innym miejscu. Nie chcę chorować, ale być zdrowy. Nie chcę mieć nadwagi. Chcę mieć też więcej pieniędzy i lepsze relacje. Zadamy Ci pytanie. Dlaczego chcesz być w innym miejscu niż jesteś w chwili obecnej? Często odpowiedź brzmi, ponieważ nie jestem zadowolony z tego, gdzie się znajduję. Wtedy wyjaśniamy, że ważne jest, by mówić o tym, co chcemy mieć w nowym miejscu. Warto też, abyśmy powiązali swoje uczucia z tym nowym miejscem. Ponieważ jeżeli ktoś ciągle mówi o miejscu, w którym aktualnie się znajduje, jego uczucia pozostają w tym właśnie punkcie. Dlatego też trudno jest mu dotrzeć do nowego miejsca. Jeżeli przyzwyczaiłeś się w określony sposób myśleć i mówić o miejscu, w którym się aktualnie znajdujesz, nie jest łatwo nagle zmienić swoje wibracje. Nie jest łatwo myśleć i odczuwać coś, co jest zupełnie odmienne. Rzeczywiście prawo przyciągania mówi, że nie masz dostępu do myśli i uczuć, które są odległe od Twoich aktualnych wibracji. Jednak, dokonując pewnego wysiłku, możesz znaleźć inne myśli. Jeżeli jesteś zdeterminowany, by poczuć się lepiej, możesz zmienić przedmiot koncentracji. W ten sposób możesz znaleźć inne myśli, które przyciągają wibracje pozytywnych uczuć. Jednak zmiana wibracji jest zazwyczaj stopniowym procesem. W rzeczy samej ciągłe usiłowanie, wbrew prawu przyciągania, by przeskoczyć szybko kolejne poziomy wibracji, stanowi główną przyczynę poczucia zniechęcenia. Osoby, które tak postępują, dochodzą do wniosku, że nie mają kontroli nad swoimi życiowymi doświadczeniami. 68 sekund, które prowadzą do spełnienia. Jeżeli skupiasz przez kilka sekund swoją uwagę na określonym przedmiocie, wzbudzasz wibrację tego przedmiotu we własnym wnętrzu. Prawo przyciągania natychmiast odpowiada na tę aktywizację. Im dłużej skupiasz swoją uwagę na określonym przedmiocie, tym łatwiej jest kontynuować ten proces koncentracji. Przyciągasz bowiem na zasadzie działania prawa przyciągania inne myśli oraz wibracje, które stanowią esencję myśli, od której wyszedłeś. W ciągu 17 sekund, kiedy koncentrujesz się na wybranym przedmiocie, zaktywizowane zostają odpowiednie wibracje. W miarę jak koncentracja staje się coraz silniejsza, wibracje stają się coraz bardziej klarowne. Prawo przyciągania spowoduje, że dotrze do Ciebie więcej odpowiednich myśli. W tym momencie wibracje jeszcze nie mają dużej siły przyciągania. Jeżeli jednak będziesz się dalej koncentrował, wibracje staną się potężniejsze i wzrośnie ich zasięg. Kiedy będziesz w stanie skupić się w czysty sposób na każdej myśli przez co najmniej 68 sekund, siła wibracji będzie dostatecznie duża, by zaczęły następować fizyczne manifestacje. Jeśli wielokrotnie będziesz powracał do określonej myśli, utrzymując ją co najmniej przez 68 sekund, w krótkim czasie, w pewnych wypadkach w ciągu kilku godzin, w innych w ciągu kilku dni, ta myśl stanie się myślą dominującą. Skoro osiągnąłeś zjednoczenie z dominującą myślą, będziesz doświadczał odpowiednich materialnych jej manifestacji. Będzie się tak działo do czasu, aż zmienisz tę myśl. Pamiętaj, że myśl, którą utrzymujesz w umyśle, stanowi Twoje centrum przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy tego chcesz. Twoje myśli stwarzają wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania. Twoje wibracje rozwijają się. I stają się coraz silniejsze. W końcu stają się dostatecznie silne, by nastąpiła materialna ich manifestacja. Inaczej mówiąc, to, co myślisz i to, co odczuwasz, oraz to, co przejawia się w Twoim doświadczeniu, zawsze pozostaje w wibracyjnym związku. Nie musisz się bać swoich niekontrolowanych myśli. Zrozumienie i zaakceptowanie prawa przyciągania zwykle nie trwa to długo, ponieważ nigdzie w otoczeniu nie można natrafić nawet na ślad dowodów, które mogłyby je obalić, powoduje, że wiele osób zaczyna odczuwać dyskomfort w związku ze swymi myślami. Kiedy zrozumieli oni działanie prawa przyciągania, zaczynają przyglądać się zawartości swego umysłu. Budzi się w nich wówczas niepokój, gdyż zdają sobie sprawę, że mogą przyciągnąć do siebie różne niekorzystne zjawiska poprzez swoje niekontrolowane myśli. Nie ma jednak powodu, by lękać się swoich myśli. Nie są one bowiem jak naładowany pistolet, który w każdej chwili może wypalić i spowodować zniszczenia. Choć działanie prawa przyciągania ma sporą moc, to podstawą wszelkich Twoich doświadczeń jest dobro. Twoje myśli mają magnetyczną moc i rozwijają się pod wpływem uwagi, którą im dajesz. Masz bardzo dużo czasu, od kiedy stałeś się świadomy uczuć negatywnych, by zacząć wybierać inne myśli, które nie niosą ze sobą oporu. W ten też sposób będziesz osiągał bardziej korzystne rezultaty. Pamiętaj, że możesz w różnym stopniu stawiać opór lub też wyrażać zgodę, przyzwalać. Natomiast strumień dobra ciągle płynie. Nawet niewielki wysiłek, który polega na wybieraniu myśli niosących pozytywne uczucia, przynosi dobre rezultaty. Kiedy wykonujesz taki właśnie krok, uzyskujesz wolność przemieszczania się z miejsca, w którym aktualnie jesteś, do dowolnego miejsca, w którym chcesz być. Jeżeli wybierasz myśli w sposób celowy i świadomie odczuwasz poprawę w obszarze uczuć, oznacza to, że skutecznie korzystasz z własnego systemu orientacji. W chwili obecnej. Możesz się znajdować na drodze, która prowadzi cię ku wolności, której pragniesz i na którą zasługujesz. Możesz być wszystkim robić wszystko i mieć wszystko. Zróżnicowane poziomy twojej skali emocjonalnej orientacji. Możesz powiedzieć, że różne emocje mają różne wibracyjne częstotliwości. Jednak bardziej prawidłowy sposób wyrażenia tej zasady brzmi: Twoje emocje są wskaźnikami Twoich wibracyjnych częstotliwości. Pamiętaj, że Twoje emocje wskazują, w jakim stopniu jesteś połączony ze źródłem energii. Im lepiej się czujesz, tym bardziej pozwalasz na połączenie się z rzeczami, których pragniesz. W związku z tym łatwiej jest zrozumieć, w jaki sposób możesz reagować na własne emocje. Całkowite zestrojenie ze źródłem energii oznacza, że wiesz o następujących prawdach. Jesteś wolny. Dysponujesz ogromną mocą. Jesteś dobry. Jesteś miłością. Jesteś wartościowy. Masz określony cel. Wszystko jest w porządku. W każdym momencie, gdy utrzymujesz w umyśle myśli, które określają twoją prawdziwą naturę, zestrajasz się z tym, czym jesteś. Jest to stan całkowitego zestrojenia. Ten stan możemy przyrównać do pełnego zbiornika paliwa w samochodzie. Możemy wprowadzić skalę, która określa stopień, w jakim pozwalasz sobie na połączenie ze źródłem energii. Jeden jej kraniec oznacza pełne przyzwolenie, drugi całkowity brak przyzwolenia na połączenie ze źródłem. Skala Twoich emocji może wyglądać w następujący sposób. 1. Radość, wiedza, moc, miłość, docenienie. 2. Pasja, pragnienie. 3. Entuzjazm, chęć, szczęście. 4. Pozytywne oczekiwania, przekonania. 5. Optymizm. 6. Nadzieja. 7. Zadowolenie. Osiem. Znudzenie. Dziewięć. Pesymizm. Dziesięć. Frustracja, irytacja, niecierpliwość. 11. Emocjonalny niepokój. Dwanaście. Rozczarowanie. Trzynaście zwątpienie. Czternaście. Obawy. Piętnaście. Oskarżanie szesnaście. Zniechęcenie. Siedemnaście. Złość. Osiemnaście. Zemsta. Dziewiętnaście. Nienawiść. Wściekłość. Dwadzieścia. Zazdrość. Dwadzieścia jeden. Poczucie zagrożenia, poczucie winy, brak poczucia wartości. Dwadzieścia Lęk, rozpacz Depresja, bezsilność. Te same słowa mogą czasami oznaczać różne rzeczy. Może być też tak, że różne słowa mogą być używane na określenie tych samych rzeczy. Te słowne określenia uczuć, których dokonaliśmy, nie muszą być całkowicie dopasowane do uczuć konkretnej osoby. W rzeczywistości nadawanie nazw poszczególnym uczuciom może powodować zamieszanie i odciągać Cię od zasadniczego celu, któremu służy skala emocjonalnej orientacji. Ważne jest, że sięgasz po pozytywne uczucia. Natomiast nie jest tak istotne, jaką nazwę dasz określonemu uczuciu. Przykład poruszania się w górę Twojej skali emocjonalnej orientacji. Wydarzyło się coś, co spowodowało, że poczułeś się okropnie. Żadne słowa nie brzmią dobrze. Uczucia, które przychodzą, są trudne. Wydaje się, że się dusisz, a każda myśl jest równie bolesna. Najlepszym określeniem dla tego stanu, który ciągle się utrzymuje, jest depresja. Jeżeli podjąłbyś jakieś działanie, poczułbyś się lepiej. Jeżeli mógłbyś opróżnić umysł z tego, co cię trapi i skoncentrować się na pracy, poczułbyś się lepiej. Istnieje wiele myśli, którymi mógłbyś się cieszyć i które uwolniłyby cię z depresji. Jednak nie masz do nich aktualnie dostępu w wymiarze wibracyjnym. Jeżeli jednak masz intencję znalezienia choćby jednej myśli, która prowadzi do lepszego samopoczucia, możesz od razu zacząć się wspinać po skali emocjonalnej orientacji. Jest to proces koncentracji na wybranej myśli i świadomego oceniania, czy ta nowa myśl przynosi Ci uczucie ulgi. Tak więc koncentrujesz uwagę na myśli i odczuwasz. Twoją intencją jest zauważenie choćby najmniejszej ulgi. Powiedzmy, że ktoś powiedział coś, co wywołało w tobie złość, albo też jakaś osoba nie dotrzymała danego słowa. Kiedy koncentrujesz uwagę na tych zdarzeniach, zauważasz, że w pewnym stopniu uwalniasz się ze swojej depresji. W trakcie koncentracji na tych nabrzmiałych złością myślach nie odczuwasz żadnych problemów z oddychaniem. Ustąpiło uczucie klaustrofobii i czujesz się nieco lepiej. Teraz następuje kluczowy krok w efektywnym wykorzystaniu Twego systemu emocjonalnej orientacji. Zatrzymaj się, by świadomie stwierdzić, że wybrałeś myśl o złości. Poczułeś się w związku z tym lepiej niż poprzednio, gdy doświadczałeś duszącej cię depresji. Świadomie rozpoznając poprawę własnych wibracji przyczyniasz się do złagodzenia poczucia bezsilności. Teraz możesz się posuwać w górę w skali emocjonalnej orientacji ku pełnemu połączeniu ze swoją prawdziwą naturą. Dlaczego ktoś chce powstrzymać mnie przed odczuwaniem złości? Często w bardzo trudnych wibracjach, jak depresja czy lęk, możecie instynktownie, a nawet nieświadomie odkryć uczucie złości. Przynosi ono uwolnienie bólu. Jednak istnieje wiele osób, które przekonywały cię, że Twoja złość jest niewłaściwa. Te osoby oczywiście nie mogą znać twego wnętrza. Nie rozumieją więc, że myśl o złości przynosi Ci ulgę. Te osoby często wypowiadają się przeciwko odczuwaniu przez Ciebie złości. W ten sposób cofają Cię do poprzedniego stanu depresji. Ty jednak możesz sobie uświadomić, że wybrałeś gniewną myśl i to przyniosło Ci ulgę. Następnie możesz w sposób świadomy przejść od myśli gniewnej ku myśli, która powoduje mniejszy opór, do frustracji. W ten sposób będziesz posuwać się w górę skali emocjonalnej orientacji ku pełnemu zestrojeniu ze źródłem. Dlaczego nawet niewielka poprawa ma tak dużą wartość? Jesteś już świadom tego, gdzie się znajdujesz. Wiesz także, gdzie chcesz być. Dysponujesz również środkami, za pomocą których możesz rozpoznać, czy zmierzasz we właściwym kierunku. Wobec tego nic cię już nie zatrzymuje. Brak kontroli nad twymi życiowymi doświadczeniami wynikał głównie z tego, że nie wiedziałeś w jakim posuwasz się kierunku? Nie potrafiłeś uświadomić sobie własnych emocji i odczytywać ich znaczenia. Często poruszałeś się w inną stronę niż rzeczywiście chciałeś. Istnieje wiele słów, przy pomocy których określa się emocje. Jednak, w rzeczywistości są tylko dwa rodzaje emocji. Kiedy czujemy się dobrze, i kiedy czujemy się źle. W miarę posuwania się wzdłuż skali emocji, zwiększa się przyzwolenie na kontakt z potężną, czystą, pozytywną energią źródła. Stan pełnego połączenia wyraża się poprzez uczucia radości, miłości, uznania, wolności, wiedzy. Mamy wówczas poczucie osobistej mocy. Natomiast stan braku połączenia wyraża się poprzez uczucia rozpaczy, żalu, strachu i depresji. Brakuje nam wtedy poczucia osobistej mocy. Ogromną wartość posiada celowe działanie, które prowadzi nawet do najmniejszej poprawy w Twoich uczuciach. Nawet ta niewielka zmiana w uczuciach przyczynia się do odzyskiwania kontroli. Jeżeli nie będziesz mógł odzyskać pełnej kontroli nad swoimi doświadczeniami, to nawet ta niewielka zmiana spowoduje, że nie będziesz czuł się bezsilny. Teraz będziesz mógł stosunkowo łatwo posuwać się po skali emocji. Tylko ty wiesz o tym, czy złość jest wyborem właściwym. Jeżeli osoba znajdująca się w poważnej depresji pozwoli uwolnić się gniewnej myśli, a co najważniejsze, jeżeli świadomie potrafi wybrać gniewną myśl, szybko odzyska poczucie własnej mocy. Jej depresja będzie ustępować. Istotne jest, by nie pozostawała ona nadal w miejscu, gdzie doświadcza złości. Z tego jednak miejsca ma dostęp do myśli związanych z frustracją. Istnieje wiele osób, które nie rozumieją wibracyjnej treści emocji. Nie rozumieją też, jaka jest to emocja i z jakiego powodu pojawiła się. Takie osoby zdecydowanie przeciwstawiają się okazywaniu złości. Większość ludzi nie lubi przebywać w obecności kogoś, kto się złości. Kierując się egoistycznymi pobudkami, wolą oni, by złoszcząca się osoba powróciła do stanu depresji i bezsiły. Depresja bowiem powoduje skierowanie energii do wnętrza, podczas gdy złość powoduje, że człowiek kieruje swoją energię na inne osoby, które znajdują się w jego otoczeniu. Osoba z zewnątrz nie wie, czy wybrana przez ciebie gniewna myśl poprawia Twoją sytuację. O tym możesz wiedzieć jedynie ty, jeżeli doświadczasz poczucia uwolnienia, ulgi. Tak się dzieje w przypadku każdej myśli. Jeżeli nie zdecydujesz się na to, by Twoim przewodnikiem były uczucia, nie dokonasz postępu w kierunku realizacji własnych pragnień. Robię co mogę, żeby zrobić to jak najlepiej. Osoby, które Cię obserwują, Mogą poczuć się lepiej, jeżeli zrozumieją, że nie masz zamiaru pozostawać w stanie złości. Jeżeli miałyby świadomość tego, że chcesz się posuwać od złości poprzez frustrację i poczucie uwikłania ku optymizmowi i rozpoznaniu, że wszystko jest w porządku, mogłyby wykazać więcej cierpliwości wobec Twoich zachowań w chwili obecnej. Wiele osób w naturalny sposób posuwa się od uczucia bezsilności, które towarzyszy depresji lub lękowi, ku złości. Jest to mechanizm, który służy przetrwaniu. Jednak napotykają one wiele dezaprobaty ze strony członków własnej rodziny, ze strony przyjaciół i doradców. Otoczenie przekonuje taką osobę, że jej złość jest niewłaściwa. Dlatego powraca ona do poczucia bezsilności i ponownie powtarza ten sam cykl. Od depresji do złości, z powrotem do depresji, po czym znowu do złości. Kluczem do odzyskania wspaniałego uczucia osobistej mocy i kontroli jest właściwa decyzja. Możesz ją podjąć właśnie teraz, niezależnie od swego aktualnego samopoczucia. Decydujesz się po prostu zrobić wszystko, by osiągnąć najlepsze samopoczucie. Sięgnij więc w tej chwili po myśl, która przyniesie ci najlepsze uczucie. W miarę powtarzania tego ćwiczenia dotrzesz do miejsca, w którym poczujesz się dobrze. W ten właśnie sposób to działa. Jeżeli mogę dotrzeć do właściwych emocji, Mogę dotrzeć wszędzie. Właśnie teraz mam zamiar znaleźć myśl, która przynosi najlepsze uczucie. Mam zamiar doświadczać ulgi i uwolnienia. Coraz więcej ulgi i uwolnienia. Coraz więcej ulgi i uwolnienia. Pamiętaj, że wściekłość przynosi Ci uczucie uwolnienia z depresji, żalu, rozpaczy, lęku poczucia winy i bezsilności Zemsta daje ci poczucie uwolnienia od wściekłości Złość daje ci poczucie uwolnienia od zemsty Oskarżanie daje ci poczucie uwolnienia od złości Emocjonalne uwikłanie daje ci poczucie uwolnienia od oskarżania Irytacja daje Ci poczucie uwolnienia od emocjonalnego uwikłania. Pesymizm daje Ci poczucie uwolnienia od irytacji. Nadzieja daje Ci poczucie uwolnienia od pesymizmu. Optymizm daje Ci poczucie uwolnienia od nadziei. Pozytywne oczekiwanie daje Ci poczucie uwolnienia od optymizmu. Radość daje ci poczucie uwolnienia od pozytywnych oczekiwań. Wraz z upływem czasu i wraz z treningiem, staniesz się bardziej świadomy tego, co chce ci przekazać Twój system emocjonalnej orientacji. Jeżeli podejmiesz stanowczą decyzję, by zmierzać do poczucia ulgi, które przynosi posłużenie się pozytywnymi emocjami, będziesz utrzymywał dobre samopoczucie przez większość czasu będziesz także mógł doświadczyć tych rzeczy których pragniesz skierowanie uwagi na to co czujesz jest niezbędne by zrozumieć to wszystko co ci się przydarza istnieje pewny wskaźnik tego co przyciągasz do pola swoich doświadczeń tym wskaźnikiem są twoje emocje oraz uczucie ulgi, które pojawia się, gdy sięgasz po właściwą myśl. Co z osobami, które nie chcą nie mieć pragnienia? Opisaliśmy wrażenia, jakie niesie za sobą pragnienie. Jest to zachwycająca świadomość nowych możliwości. Pragnienie jest świeżym, swobodnym uczuciem które przewiduje cudowny rozwój. Uczucie pragnienia jest poczuciem życia, które przez ciebie przepływa. Jednak wiele osób, które używają słowa pragnienie, ma zupełnie coś innego na myśli. Dla tych osób pragnienie wiąże się nie tylko z wyobrażeniem tego, czego chcą, lecz także z wyobrażeniem braku. Kiedy więc wypowiadają słowa dotyczące pragnienia, tworzą wibrację braku. Tacy ludzie myślą, że uczucie pragnienia wyraża się w chęci posiadania czegoś, czego nie mają. Jednak w czystym pragnieniu nie występuje uczucie braku. Jeżeli pamiętasz o tym, że o cokolwiek prosisz jest tobie dane, wówczas każde z twych pragnień przyjmuje otwartą formę. Wolną od oporu. Wielu ludzi przez dłuższy czas pragnie pewnych rzeczy. Rozmyślają o tych rzeczach, myślą o tym, że ich nie mają. W tym czasie wytwarza się w nich przekonanie, że sposób w jaki odczuwają, kiedy myślą o tym, czego chcą i stwierdzają, że tego nie mają, nie wiedzą jednak, jak to osiągnąć, wiąże się z ich pragnieniem. Ci ludzie nie potrafią jednak osiągnąć stanu czystego pragnienia. Znajdują się w stanie oporu wobec pragnienia. Ich wibracje częściej dotyczą nieobecności lub braku tego, czego chcą, niż ich pragnienia. Bez świadomości tego, co czynią, wibracyjnie utrzymują się daleko od swoich pragnień. Z upływem czasu takie osoby nabierają przekonania, że niemrawe, niespełnione uczucie związane z brakiem tego, czego pragną, jest odczuwaniem samego pragnienia. Istnieją osoby, które powiedziały do nas: Abraham, nauczono mnie, że nie powinienem mieć żadnych pragnień. Nauczono mnie, że utrzymywanie pragnień przeczy mojej duchowej naturze i że stan szczęścia wiąże się z wolnością od wszelkich pragnień. Odpowiadamy na to. Czyż jednak stan szczęścia czy stan uduchowienia nie są pragnieniami? Jesteśmy tutaj po to, by prowadzić Cię ku każdemu pragnieniu lub też w kierunku odwrotnym. Nasza praca polega na tym, by pomóc Ci w zrozumieniu, że jesteś twórcą swoich doświadczeń, że Twoje pragnienia w sposób naturalny rodzą się z Twoich doświadczeń w twym środowisku i w twym ciele chcemy pomóc ci w osiągnięciu doskonałego połączenia ze źródłem byś mógł kreować własne pragnienia rozumiemy dlaczego niektórzy mogą sugerować że jeżeli uwolnisz się od pragnienia poczujesz się lepiej bowiem negatywne emocje które w tej chwili odczuwasz powstają na skutek rozbieżności pomiędzy Twoimi aktualnymi wibracjami, a wibracjami Twego pragnienia. Jednak pozbycie się pragnienia stanowi trudną drogę do nawiązania kontaktu ze źródłem. Dzieje się tak, ponieważ cały wszechświat jest zorganizowany w ten sposób, by powoływać coraz to nowe pragnienia. Dlatego też o wiele łatwiejszą drogę do wejścia w harmonię ze źródłem stanowi uwolnienie oporu wobec pragnienia. Czy odczuwasz, że Twoje pragnienie jest następnym logicznym krokiem? Jeżeli posłużycie się wyobraźnią, następne logiczne kroki pojawią się szybciej. Możecie małe plany tworzyć we własnej wyobraźni. We własnym umyśle. Nie musicie działać. Nie mówimy tutaj o następnym działaniu, które powinno zaistnieć w porządku logicznym. Mówimy o używaniu swojej wyobraźni, aż twoje wielkie marzenie stanie się na tyle bliskie, że jego manifestacja stanowić będzie następny logiczny krok. Matka oraz jej dorosła córka zastanawiają się nad kupieniem pięknego domu w uroczej okolicy i nad wspaniałym wyposażeniem go. Córka mówi do matki, jeżeli uda się to zrobić, będę czuła się szczęśliwa przez resztę życia. Zrekompensuje mi to wszystkie rzeczy, które chciałam mieć w przeszłości, a których nie miałam. Wyjaśniamy, że wibracja jej pragnienia nie ukształtowała się na tyle, by zaistnieć w czystej postaci. Nie pozwala to na fizyczną manifestację pragnienia. Jeżeli twoje pragnienie wydaje się być tak duże, że odczuwasz je jako niemożliwe do osiągnięcia, nie może się ono jeszcze zamanifestować. Jeżeli natomiast odczuwasz swoje pragnienie jako następny logiczny krok, który masz wykonać, jest już ono gotowe, by się zamanifestować. Jeżeli odczuwasz możliwość kontroli, możesz się tym cieszyć. Kiedy skupiasz się na swoich uczuciach, możesz stwierdzić, czy twoje wibracje pozwalają na to, by uniwersalne siły zrealizowały Twoje pragnienie, czy też nie? Pod wpływem praktyki będziesz wiedział, czy pragnienie może się wkrótce zamanifestować w formie fizycznej, czy też znajduje się ono w stadium początkowym. Najważniejsze jest jednak, że skoro kontrolujesz to, co odczuwasz, możesz tym wszystkim się cieszyć. Możesz cieszyć się z tego powodu. Że znajdujesz się w zróżnicowanym środowisku, wypełnionym kontrastami, co powoduje, że możesz określić własne pragnienie. Możesz cieszyć się odczuciami, jakie pociąga za sobą pragnienie. To pragnienie wypływa z Twojej wartościowej perspektywy, wypływa z Ciebie. Możesz cieszyć się z wrażeń, które przynosi ci świadomość, kiedy nie jesteś w wibracyjnej harmonii z pragnieniem. Możesz także się cieszyć, kiedy celowo powracasz do wibracyjnej harmonii ze swoim pragnieniem. Możesz odczuwać ulgę, kiedy ustępują wątpliwości i na ich miejsce pojawiają się uczucia dobrostanu. Możesz cieszyć się. Gdy przeczuwasz rzeczy, które mają się wydarzyć, możesz cieszyć się, widząc, jak realizuje się plan. Możesz być świadkiem spełniania się swego pragnienia. Możesz doświadczać rozkoszy, uświadamiając sobie, że w sposób celowy doprowadziłeś do realizacji swego pragnienia. Ukształtowałeś je w podobny sposób, jak kształtuje się przy pomocy własnych rąk rzeźbę z gliny. Będziesz radować się wrażeniami, które pojawią się pod wpływem zbierania owoców własnych działań. Cały wszechświat istnieje po to, by stwarzać w tobie nowe, dające życie pragnienia. Kiedy podążasz zgodnie ze strumieniem własnych pragnień, jesteś żywy i żyjesz prawdziwie.